Er ist der Experte, glaube ich, für antike Literatur, für das 16. und 17. Jahrhundert, für diesen ganzen Kontext Theologie, Ästhetik, Philosophie und ist da aus meiner Sicht die Nummer eins. Also insofern freuen wir uns sehr auf diesen Vortrag. Bitteschön. Vielen Dank. Przechodzimy zatem, szlachetni Państwo, do rzeczy, bo dysponujemy ograniczonym czasem w odniesieniu do tak złożonego przedmiotu badań. Mam zatem zaszczyt przedstawić prezentację zatytułowaną Dzieje badań nad kazaniami świętokrzyskimi od odkrycia rękopisu przez Aleksandra Brücknera do dzisiaj. Moja opowieść będzie podzielona na trzy części, a poprzedzę ją bardzo zwięzłym wprowadzeniem. Jestem przekonany, że w tak szlachetnym gronie znawców twórczości naukowej Aleksandra Brücknera nie ma potrzeby szczegółowego przedstawiania kazań świętokrzyskich. Przypomnijmy tylko tyle, że ten powstały u końca XIII wieku tekst został zachowany przypadkowo na 18 paskach pergaminowych. Sam tekst powstał być może w klasztorze benedyktynów, w klasztorze Świętego Krzyża na górze Łysiec, a jeśli nie powstał w tym miejscu, to na pewno w tym miejscu był przez kilkaset lat przechowywany, ale przechowywany bezwiednie, dlatego że oczywiście te paski pergaminowe były zaszyte w oprawie papierowego kodeksu. Pierwsza odsłona mojej opowieści nosi tytuł Kazania świętokrzyskie w wizji dziejów kultury Aleksandra Brücknera. I jak pewnie Państwo doskonale wiedzą, Aleksander Brückner nawet przez najbardziej przychylnych mu, zaprzyjaźnionych z nim profesorów, był przedstawiany jako badacz, którego nie interesowało szukanie praw dziejów kultury, praw dziejów w ogóle, czy praw dziejów literatury, nie interesowały go teorie, nie interesowało go ujęcie systemowe, był rozmiłowany w badaniu i opisywaniu faktów. To, co go fascynowało, to była różnobarwna i bardzo szeroko pojęta sfera zjawisk historycznych. To ujęcie jest prawdziwe tylko do pewnego stopnia, ponieważ w istocie Brückner, pewnie jak każdy badacz, głęboko wierzył w pewne prawidła dziejów kultury, jakie bez trudu możemy odczytać z jego prac monograficznych, które poświęcone są kulturze staropolskiej. Czyli będą to dzieje literatury religijnej z 1902 roku, będą to dzieje literatury polskiej z 1908, dzieje literatury narodowej polskiej z 1924, czy dzieje kultury polskiej z 1930. Na przestrzeni tych wielu lat Brückner tak naprawdę swoich zasadniczych wyobrażeń na temat praw rządzących dziejami kultury nie zmieniał. A dlaczego musimy przywołać te prawa? Żebyśmy rozumieli, w jaki sposób wpływają one na sposób myślenia i opisywania kazań świętokrzyskich przez Brücknera. Zatem po pierwsze, Aleksander Brückner będzie bardziej zrozumiały w swoich poglądach, gdy przywołamy teksty poprzedzające lub towarzyszące jego propozycjom. Najpierw wykład Adama Mickiewicza z grudnia 1840 roku, wykład otwierający cykl Literatura słowiańska w Collège de France, na którym to Mickiewicz przekonywał, że Słowianie zawsze ciążyli w stronę zachodu i podkreślał bardzo mocno, że siła Słowian, którzy czekają na godzinę, która na pewno już za chwilę wybije i kiedy odegrają kluczową rolę na scenie dziejów, są gotowi do odegrania tej roli dlatego, że połączyli w jedno fundament cywilizacji zachodniej i swój własny wkład. To była koncepcja Mickiewicza, oczywiście koncepcja z gruntu antyrosyjska, to nie ulega wątpliwości. Zapamiętajmy słowa Mickiewiczowe. Zwróćmy uwagę też na kwestie, które porusza Antoni Walewski w swojej ostatniej pracy, to historyk krakowski, w pracy z roku 1875, w pracy zatytułowanej Filozofia dziejów polskich i metoda ich badania.
Jest dla nas ta praca potrzebna o tyle, o ile w niej Walewski objaśnia, że pewna niechęć Słowian do stworzenia państwa, które pozytywistyczni historycy traktowali jako wyższą formę cywilizacji, wyższą formę organizacyjną, wynikała z tego, że Słowianie mają szczególną cechę. I ta cecha szczególna Słowian to jest lenistwo. To jest gnuśność, to jest skłonność do anarchii, coś, co nazywa się nierządem. I ta koncepcja gnuśności jest rozwijana między innymi przez Władysława Smoleńskiego, który w swoich Dziejach Narodu Polskiego z 1897 mówi właśnie, że podobieństwa kultury wprawdzie łączyły szczepy słowiańskie, ale nie byli w stanie Słowianie stworzyć państw, bo przyczyniały się do tego ich cechy charakteru, a mianowicie niesforność, lenistwo, lekkomyślność i brak dbałości o przyszłość. Jaki jest Słowianin? Pyta profesor Władysław Smoleński, przedstawiciel Szkoły Warszawskiej. Ociężały z natury, z trudnością zdobywa się na badania. Wydaje się, że słowiańska skłonność do anarchii doprowadziła do zdemolowania sprzętu, który pozwala mi mówić, ale zaraz zapraszamy. Tak? Działa oczywiście. Proszę zatem zwrócić uwagę, że to, co mówił Mickiewicz i to, co mówił Smoleński, to, co mówił Walewski, znajduje echo w tekstach Brücknera. Otóż Brückner, kreśląc dzieje polskiej kultury, podkreśla wbrew gnuśności Słowian niebywałą energię pierwszych piastów, czyli Mieszka I i Bolesława I, która przejawiła się w tym, że nie tylko byli oni w stanie stworzyć państwo, ale jeszcze powiązać polską kulturę z Zachodem. Mówi, że udało im się organicznie stopić zdobycze Zachodu z darami natury słowiańskiej. A to, widzimy wyraźnie, że to jest koncepcja Mickiewicza, pozwoliło na wytworzenie odrębnego typu kultury staropolskiego, domowego. No więc możemy zapytać, gdzie ta gnuśność, skoro piastowie odznaczali się taką energią. Otóż gnuśność dostrzega Brückner w Dziejach Kultury tam, gdzie ludzie pióra, ludzie intelektu, duchowni w Polsce posługują się językiem łacińskim. I powiada, to, że polscy pisarze kościelni posługiwali się językiem łacińskim, jest znakiem gnuśności przypisanej Słowianom. Kiedy natomiast następuje przełamanie tego duchowego lenistwa, wybudzenie się ze śpiączki, następuje wtedy, kiedy pojawiają się pierwsze teksty w języku narodowym, czyli w języku polskim. Jakie są przyczyny pojawienia się tych tekstów wedle Brücknera? Oczywiście on powiada, to mogą być przyczyny zewnętrzne, tak jak, nie wiem, najazdy tatarskie, jakieś plagi, czy pojawienie się zakonu dominikanów, czy franciszkanów na ziemiach polskich, ale w istocie czynnikiem tego, co nazywa Brückner rozwojem kultury polskiej, jest oddziaływanie kobiet i ludzi nieuczonych. Bo kobiety i ludzie nieuczeni mają swoje pragnienia religijne, i tym sposobem, jakby tu rzec, oddziałują na pisarzy religijnych, zmuszając ich do tego, żeby porzucili swoją gnuśność, czyli wysoką kulturę łacińską, i żeby zaczęli pisać i tworzyć teksty religijne w języku polskim. To jest koncepcja Brücknera. Dlaczego ona jest konieczna, żebyśmy ją przywołali w odniesieniu do kazań świętokrzyskich? Ano dlatego, szlachetni państwo, że zdaniem Brücknera te teksty, które mamy zaledwie dwa, kazania świętokrzyskie, przełom XIII-XIV wieku i kazania gnieźnieńskie, początek wieku XV, muszą służyć za ilustrację jego koncepcji. W związku z tym on powiada, teksty w języku polskim, jeśli mają odpowiadać na potrzeby ludzi niepiśmiennych, na potrzeby kobiet, na potrzeby prostaczków, musiały nieco zstąpić z wyżyn wyrafinowania kultury łacińskiej. Muszą być bardziej proste, muszą być bardziej, nazwijmy to brutalnie, prymitywne. Tak to on ujmował i zakładał, że należy traktować zarówno kazania świętokrzyskie, jak i kazania gnieźnieńskie jako przykład tego właśnie zjawiska. Co dla nas jest istotne, te wszystkie poglądy Brücknera znajdują istotne odzwierciedlenie w jego sposobie badania kazań świętokrzyskich. Po pierwsze, wprawdzie w roku 1890-91, kiedy je odnalazł i po raz pierwszy badał,
mówił wyraźnie, że zachodzi różnica między kazaniami świętokrzyskimi a kazaniami gnieźnieńskimi. Ale co jest istotne, prawidła dziejów kultury, w które wierzył, narzucały mu sposób myślenia o kazaniach. W związku z tym nie wgłębiał się w to, czy kazania świętokrzyskie odznaczają się artyzmem, bo artyzm nie mieści się w jego prawidłach rozumienia dziejów. Mówiąc krótko, musimy stąpić z wyżyny wyrafinowania łacińskiej literatury religijnej na niższy szczebel literatury polskiej, a jakby to powiedzieć, kazania muszą się dostosować do tej wizji. W związku z tym Aleksander Brückner, po pierwsze proszę zwrócić uwagę, wprawdzie nie odpisał fragmentów łacińskich dlatego, że brakło mu czasu, ale powiedzmy brutalnie, fragmenty łacińskiego po prostu nie obchodziły. W kazaniach interesowało go zwykle to, co odzwierciedla nie sprawy teologiczne i religijne, tylko to, co odzwierciedla przemiany kultury. W związku z tym brak partii łacińskich w jego tekście nie tylko wynika z braku czasu, wynika z tego, że nie były dla niego istotne. Po drugie, należałoby zwrócić uwagę na to, że Brückner nie będzie przedstawiał kazań świętokrzyskich ani szukał w nich znamion artyzmu jako wybitnego dzieła literatury. Dlaczego? Bo nie pasowałoby to do jego wizji dziejów. Po trzecie wreszcie, Brückner skłania się do koncepcji, że kazania świętokrzyskie, to jest jego ostatni etap myślenia o tym dziele, zostały najpewniej napisane przez jakiegoś franciszkanina, a nawet fantazjuje, że sekstern pergaminowy, na którym zostały zapisane, był właśnie takim niewielkim rękopisem, z którym ten franciszkanin wędrował od parafii do parafii, zapraszany przez proboszczów, żeby mówić do prostaczków. Proszę zatem zwrócić uwagę, w wypadku Brücknera jego analiza, jego opis kazań świętokrzyskich, jego badania nad kazaniami świętokrzyskimi w istocie są bardzo ściśle zdeterminowane przez jego koncepcję dziejów kultury. Czyli mówiąc inaczej, ktoś, kto ma tak szerokie horyzonty jak Brückner, nie będzie wnikał w głębinowo w tajemnice kazań świętokrzyskich, będzie raczej kazania świętokrzyskie dostosowywał do swojej wizji kultury. Odsłona druga mojej opowieści nosi tytuł Najświętsza relikwia, czyli kazania świętokrzyskie w języku symbolicznym polskiej kultury. No oczywiście mogą szlachetni państwo zapytać, co kazania świętokrzyskie mają wspólnego z tą średniowieczną relikwią świętego Jacka od Rowąża, no właśnie naszego szlachetnego franciszkanina, niezwykle ważnego dla polskiej kultury wieku XIII. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy przede wszystkim uzmysłowić sobie, kiedy kazania świętokrzyskie zostały odkryte. Otóż w języku symbolicznym polskiej kultury zostały odkryte, użyjemy tutaj metafory z tego języka symbolicznego, w samym środku nocy apuchtinowskiej. Mówiąc inaczej, wtedy, kiedy Brückner odkrywa kazania świętokrzyskie, generałem gubernatorem warszawskim jest Józef Churko, a Aleksandr Lwowicz Apuchtin jest kuratorem warszawskiego okręgu szkolnego. I oni wprowadzają z całą brutalnością bezwzględną rusyfikację, która ma na celu wykorzenienie tak naprawdę języka polskiego i jego tradycji intelektualnych. I właśnie wtedy, kiedy w Polsce bezwzględnie dławiony jest język polski, Aleksander Brückner odnajduje kazania świętokrzyskie. Żebyśmy zrozumieli atmosferę, która towarzyszy nocy apuchtinowskiej, dobrze jest sięgnąć do Stefana Żeromskiego, bo przecież Stefan Żeromski poświęci temu dramatowi rusyfikacji swoją słynną powieść Syzyfowe prace. Ale na razie jeszcze nie jest znanym autorem, tylko biednym studentem weterynarii w Warszawie. To jest listopad 1887 i powiada wówczas młody Żeromski o swoich fantazjach, że najrozkoszniejszym marzeniem moim obecnym są barykady. Mówiąc krótko, marzyłby o jakiejś wielkiej rewolucji antyrosyjskiej i powiada, że w ramach tej rewolucji Apuchtina powiesiłby z przyjemnością na pomniku Paskiewicza. Pomnik Paskiewicza przed Pałacem Namiestnikowskim oczywiście jest znakiem dominacji politycznej carskiej Rosji w Warszawie. A to będzie nieuprzejme, no ale tak mówi Żeromski, Churkową, czyli żonę generał gubernatora Josifa Churko, wbiłbym na pal, a mianowicie na obelisk poświęcony generałom kolaborantom, który znajdował się na placu Saskim. Tak? Czyli to jest kolejny pomnik świadczący o dominacji carskiej w Warszawie. Taki klimat panuje w Warszawie wtedy, kiedy w samym sercu ciemności, proszę pamiętać o tym, że Petersburg jest opisany przez Mickiewicza w ustępie do trzeciej części Dziadów jako szatański Babilon. W samym sercu ciemności, tej opresji, która dławi polski język, Aleksander Brückner znajduje najstarsze świadectwo prozy w języku polskim.
To musiało być wydarzenie cudowne, jak mówił Stanisław Ptaszycki. Stanisław Ptaszycki był wprost przekonany, że fakt, iż odkrycia dokonał Brückner 25 marca, ma głęboko symboliczny charakter, ponieważ jest to dzień zwiastowania Najświętszej Marii Pannie. I co więcej, powiada, że było to wydarzenie cudowne, a w roku 1906 używa słów, które są potrzebne do zrozumienia tego wymiaru duchowego, o którym opowiada. Otóż mówi, że kazania to skarb, któremu równego nie mamy. I teraz cytuję nadal. Jest to najświętsza relikwia nasza, którą musimy szanować, ubóstwiać nieledwie i czcią najgłębszą otaczać. No oczywiście jest to relikwia w sensie ścisłym, bo to są szczątki, tak? Więc to się wszystko zgadza, ale proszę zwrócić uwagę, że te szczątki zostaną włączone w język symboliczny, w metaforykę religijną. I to, co jest istotne, w tym tekście z 1906, zresztą poświęconym Elizie Orzeszkowej w 65-lecie szlachetnej polskiej autorki, Ptaszycki powiada, czy jednak wielu z nas wie o tej relikwii? Czy wielu znajdzie się pomiędzy nami, kto ją widział choć raz w życiu? A jednak to tak łatwo. Dzięki profesorowi Brücknerowi może każdy oglądać ją w gablocie biblioteki publicznej. No bo rzeczywiście, kiedy Brückner znalazł te pergaminowe paski, Stanisław Ptaszycki zadbał o to, żeby znalazły się one jak prawdziwa relikwia za szkłem oraz żeby wyeksponować je w gablocie biblioteki publicznej w Petersburgu. I proszę zwrócić uwagę, mówi, chociaż raz w życiu, pielgrzymka. Musimy odbyć pielgrzymkę nie do Rzymu, tylko do samego serca ciemności, do Petersburga, bo tam w cudowny sposób, pomimo wysiłków Hurki i Apuchtina, znaleziono najstarszy tekst polski w języku polskim. Koniecznie musimy oczywiście pamiętać o tych kontekstach, bo one wpływają także na dzieje badań. Pamiętać trzeba o tym, że Brückner, który jak pamiętamy mówił, że już nie miał czasu, żeby przepisywać obszerniejsze partie łacińskie kazań świętokrzyskich, opublikował je w 1891, a już rok później wchodzą do dydaktyki szkolnej w Galicji. Roman Zawiliński natychmiast, no oczywiście jasne, że na ziemiach zaboru rosyjskiego nie ma mowy o tym, żeby je wykorzystać, ale wchodzą w Galicji, a potem, kiedy Polska w tym języku symbolicznym już zmartwychwstanie, wtedy będą one trwałym elementem tradycji dydaktycznej i akademickiej. I zwróćmy uwagę, paradoksalnie spotyka się tutaj koncepcja Brücknera, którego mało interesował łaciński wymiar tych kazań, z istotą świętej relikwii. Przecież o świętości tej relikwii nie świadczyły fragmenty łacińskie, tylko język polski. W związku z tym nie jest dziwne, że w praktyce akademickiej wszyscy pomijali to, co łacińskie, bo nie było im to do szczęścia potrzebne. Skupiali uwagę na tekście polskim. Relikwia powraca dzięki zwycięskiej wojnie z bolszewikami w roku 1921. Oto na ekranie jaśnieje zestaw pieczęci na traktacie ryskim z 18 marca 2021 roku. 11 artykuł tego traktatu powiada, że do Polski muszą wrócić dobra kulturalne. To wczoraj profesor opowiadał Grala o tym, jak przygotowywał między innymi Ptaszycki ten powrót do Polski. Paradoks polskiej kultury odzwierciedlony w kazaniach świętokrzyskich, kolejny, bo jest ich bez liku, jak sądzę, objawia się w tym, że wtedy, kiedy my już cieszymy się na powrót relikwii, okazuje się, że w Berlinie na początku roku 1921 ukazuje się pierwsza krytyczna edycja kazań świętokrzyskich. Zapewniam Państwa, na tych 18 paskach to nie jest dużo tekstu. To jest pierwsza, 30 lat od odnalezienia, pojawia się dopiero pierwszy pełny tekst z fragmentami łacińskimi. Co więcej, sporządzony na podstawie fotografii Stanisława Ptaszyckiego, ale sporządzony we Wrocławiu. I w 1922 roku Aleksander Brückner w recenzji z tego dzieła, Die Altpolnischen Predigten aus Heiligen Kreuz von Paul Diels, powiada, co następuje. Zawstydzono nas. Najstarszy pomnik języka polskiego wydał Niemiec. No, rozumieją Państwo, więc my czciliśmy relikwie, a profesor Paul Diels wykorzystał fotografię Stanisława Ptaszyckiego i zrobił pierwszą edycję krytyczną.
Bardzo charakterystyczne jest to, jak Brückner skomentował brak polskiej edycji. Powiedział w tej recenzji z edycji Dirsa, którą zresztą docenia, mówi, że to jest bardzo dobra edycja, powiada, co następuje. Proponowałem kolegom z Krakowa, żeby w Akademii Umiejętności wydali kazania, ale nie chcieli mnie słuchać, bo szczęśliwie zaspali. To jest ta śpiączka słowiańska, o której pisał w dziejach i mówi, obudził nas Niemiec. No to wzruszające świadectwo więzi polsko-niemieckich, jeśli chodzi o ten zabytek kultury. No oczywiście tym razem to jest dobra strona tych więzi, bo są też i gorsze. W roku 25 kazania świętokrzyskie wracają do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, a w roku 28 profesorowie z Krakowa, ci co zaspali, postanawiają, że czas już wreszcie wydać kazania świętokrzyskie. Do Warszawy przyjeżdża zatem profesor Łoś i profesor Władysław Semkowicz, którzy jako językoznawca i znakomity historyk paleograf mają wydać kazania świętokrzyskie. Komisyjnie otwierają te szybki, pomiędzy którymi znajduje się relikwia, przekazują paski pergaminowe kuzynowi Władysława Semkowicza, czyli Aleksandrowi Semkowiczowi, znakomitemu historykowi i jeszcze znakomitszemu introligatorowi ze Lwowa, który te paski wyprasował, ponieważ one wcześniej w tym kodeksie były mocno pokurczone, a w roku 1930 wykonano fotografię, której uważne obejrzenie prowadzi do tego, że widzimy, że na stronie, no nazwijmy to stronie A, tekst w ciągu blisko 40 lat się nieco zmienił. Proszę zwrócić uwagę. To jest fotografia z 1890, a to jest to, co dzieje się w latach 30. Jeszcze raz. Mówiąc krótko, mamy tutaj skutki czczenia relikwii, najświętszej relikwii w gablocie w Petersburgu. Ponieważ była ona wyeksponowana na światło dzienne za szybą, to przez 30 lat światło dzienne doprowadziło do wyblaknięcia atramentu. Takie są skutki języka symbolicznego w dziejach badań nad kazaniami świętokrzyskimi. Ale to nie koniec tej odsłony mojej opowieści. Aleksander Brückner zbliża się do kresu swojego życia. To fotografia uczyniona, sporządzona rok przed śmiercią. Gdy umiera, mówił też o tym wczoraj profesor Grala, Stanisław Pigoń porównuje go do Schliemanna. Powiada, że tak jak Schliemann odkopał Troję, tak Brückner odkopał dla nas kazania świętokrzyskie. Niestety ta metaforyka trojańska okazała się prorocza. Wybucha II wojna światowa i Stefan Wertel-Wierczyński, który był wówczas dyrektorem Biblioteki Narodowej, doskonale zdaje sobie sprawę, że przed najazdem wojsk niemieckich musi schronić najświętsze relikwie polskiej kultury. I gdy po wojnie pytany jest o to, co stało się z psalterzem floriańskim i kazaniami świętokrzyskimi, proszę zwrócić uwagę, że kazania są opisane tutaj jako nieoceniona staropolska relikwia, to powiada Palladium Biblioteki Narodowej uratowane. Metaforyka trojańska tym razem objawia się w postaci Eneidy. To jest najświętsze serce polskiej kultury. Palladium, które tak jak Eneasz unosi z płonącej Troi, zostało wywiezione, no a Warszawa spłonęła, a w październiku 1944 roku wszystko to, co tak pieczołowicie sprowadzaliśmy z Petersburga, wojska niemieckie spaliły na Okulniku w Warszawie, a wśród tych strat znajduje się kodeks, w którym były zaszyte kazania świętokrzyskie. Tyle zostało z tego, co sprowadzaliśmy z takim trudem, dzięki między innymi profesorowi Ptaszyckiemu. No to są poruszające paradoksy historii Polski. Czas zatem na trzecią i ostatnią odsłonę mojej opowieści, badania nad kazaniami świętokrzyskimi, wybrane ścieżki. No mam nadzieję, że Państwo mi wybaczą, że nie przedstawię tu monograficznego ujęcia wszystkich aspektów badań nad kazaniami świętokrzyskimi. Skupię się tylko na wybranych, które są potrzebne do tej opowieści. Po pierwsze, do dzisiaj mamy ponad 20 edycji i ważniejszych przedruków kazań świętokrzyskich, ale w istocie liczą się jako poważne edycje, tylko cztery wydania. Oczywiście wydanie pierwsze Brücknera, oczywiście wydanie Paula Dilsa, wydanie obudzonych przez Brücknera profesorów krakowskich, kazania świętokrzyskie Łosia i Semkowicza w 1934 i wreszcie edycja, która wiąże się z pracami, nad którymi czuwałem ja sam, czyli edycja kazań świętokrzyskich z roku 2009. Co istotne, Brückner przygotował swoją edycję sam. Diels, jak Państwo widzą, składa podziękowania
dziewięciu, bądź to badaczom, bądź to osobom, które ułatwiały mu dostęp do zasobów bibliotecznych, a osobne podziękowania na końcu swojej edycji składa drukarni, która pozwoliła mu pieczołowicie oddać system abrewiacyjny tekstu i polskiego, i łacińskiego w transliteracji. Natomiast w wypadku edycji, nad którą ja czuwałem, będziemy mieli nieco inną sytuację, o której powiem za chwilę, i która wiąże się z tym, że staraliśmy się inaczej myśleć o kazaniach świętokrzyskich, niż mówi polska tradycja, a tę polską tradycję poświadcza choćby edycja Semkowicza i Łosia. Semkowicz i Łoś dokonali swojej edycji w istocie w ciągu kilku miesięcy. Podzielili się wedle zasady. Wybitny paleograf zajmuje się rękopisem i systemem abrewiacyjnym, natomiast Łoś zajmuje się sprawami językowymi i objaśnieniami, które oczywiście traktował po macoszemu, ponieważ szczerze mówiąc łacina kazań świętokrzyskich go w ogóle nie interesowała i w ogóle nie interesowały go kazania świętokrzyskie jako świadectwo kultury religijnej. Był językoznawcą przede wszystkim, interesowała go zatem ta warstwa, która jest świadectwem dziejów języka polskiego. Gdy Łoś po kilku miesiącach pracy umiera w roku 1928, jego miejsce zajmuje Kazimierz Nicz, nasz wielki, wybitny dialektolog, który dokończy charakterystyki językowe kazań świętokrzyskich. Zatem tych dwóch badaczy, z których jeden umiera i zostaje zastąpiony przez Nicza, będzie właściwie w małym zakresie w pracy nad słownikiem wspieranych przez dr Antoninę Obrębską-Jabłońską. Natomiast w edycji, nad którą ja czuwałem w roku 2009, prace trwają ponad 3 lata i liczba badaczy zaangażowanych w ten projekt wynosiła ponad 20. Oczywiście możemy powiedzieć, że jest to jawny znak upadku nauki, prawda? To znaczy, że Richter wszystko zrobił sam, a my już potrzebujemy tam, prawda, dwóch dziesiątków badaczy, żeby z tym się uporać. No nie, oczywiście wynikało to z zupełnie innych przesłanek, które za chwilę będziemy charakteryzować. Jak najogólniej moglibyśmy opisać badania nad kazaniami świętokrzyskimi? Najpierw kazania świętokrzyskie, abstrahując od tego, co powiedzieliśmy o Bricknerze i jego koncepcji kultury, to myślę, że jest już dla nas zrozumiałe, były traktowane przede wszystkim przez językoznawców jako świadectwo najstarszej epoki języka staropolskiego. Czyli mówiąc krótko, nie interesowały ich jako tekst sam w sobie, interesowały ich jako świadectwo etapu w dziejach języka, ponieważ pełne są archaizmów. Jeżeli interesuje zatem badaczy, językoznawców grafia, to dlatego, że wiąże się nierozerwalnie z fonetyką. Tak? Jeżeli interesuje ich tekst, to oczywiście tekst polski, a nie tekst łaciński, bo tekst polski kryje w sobie archaizmy składniowe, archaizmy fleksyjne, archaizmy leksykalne. I oczywiście to jest cały nurt badań językoznawczych, który trwa do dzisiaj, traktujących kazania świętokrzyskie jako świadectwo najstarszej dostępnej nam formy systemowej języka polskiego. Po II wojnie światowej klimat do badania kazań świętokrzyskich jako świadectwa kultury religijnej, jakby to powiedzieć, nie istniał. Ze względu na ideologizację było jasne, że nadal traktujemy ten tekst jako tekst głównie interesujący dla językoznawców. A jednak w samym sercu nocy, tym razem stalinowskiej, a nie putinowskiej, w roku 1951 Julian Krzyżanowski pisze, zresztą bardzo pośpiesznie, istotny tekst, który zmienia stan rzeczy, a który jest zatytułowany Artyzm kazań świętokrzyskich. Proszę zwrócić uwagę, on skupia się na tym, co z definicji nie interesowało Bricknera, bo Brickner zgoła zakładał, że te kazania muszą być mniej wyrafinowane niż teksty łacińskie. Co więcej, ta propozycja historyka literatury jest świadomie rozwijana w roku 1965 przez wówczas doktor, później profesor Ewę Ostrowską, która tworzy tekst Artyzm językowy kazań świętokrzyskich i otwiera badania nad tekstem kazań świętokrzyskich jako zjawiskiem samym w sobie, a nie jako świadectwem systemu językowego. I co bardzo charakterystyczne, te badania również nie mają nic wspólnego z traktowaniem kazań jako kazań, a zwłaszcza z pamięcią o tym, że te kazania są polsko-łacińskie. Bo i tak skupiamy się na tych fragmentach, które są polskie. Kiedy kończy się komunizm, no, nastaje czas pogody na badania mediewistyczne. Profesor Teresa Michałowska tworzy swoją monumentalną monografię Średniowiecze. Rozwijają się badania, na przykład leksykalne, nad badaniami, nad kazaniami świętokrzyskimi, ale w tych badaniach już one są ujmowane jako tekst religijny. Tak? I proszę zwrócić uwagę, że po tym etapie
następuje praca nad wspomnianym wydaniem, która jest koordynowana przeze mnie przypadkowo. Tak się złożyło, że Biblioteka Narodowa pragnęła wydać faksymile kazań świętokrzyskich, natomiast to trafiła ta propozycja, by współdziałać nad wydaniem faksymile do mnie, ponieważ ja w swojej pracy habilitacyjnej poświęciłem monografię, niestety jedyną do dzisiaj, kazaniu na Dzień Świętej Katarzyny jako pełnemu polsko-łacińskiemu tekstowi. I teraz, żeby zamknąć tę część ostatnią mojej prezentacji, chciałbym, byśmy zwrócili uwagę, co nowego przynosi edycja kazań świętokrzyskich. Otóż przynosi ona między innymi, to zdumiewające, ale tak jest, pierwszy przekład partii łacińskich na język polski. I tego przekładu dokonałem sam nie dlatego, że jestem z wykształcenia filologiem klasycznym, tylko dlatego, że łacina kazań świętokrzyskich, zwłaszcza w kazaniu na Dzień Świętej Katarzyny, jest łaciną na pograniczu poprawności składniowej, której nie sposób rozwikłać, jeśli nie znamy głębinowo źródeł, z których czerpie polski autor. Co więcej, w nowej propozycji ujęć staraliśmy się zwracać uwagę nie tylko na interpunkcję kazań świętokrzyskich, nie tylko na łacinę kazań świętokrzyskich, której poświęciliśmy osobne studium, ale przede wszystkim dążyliśmy do tego, na czym będę kończył tę swoją prezentację, by zająć się czymś, co właściwie podpada pod kategorię science fiction, czyli fikcji naukowej, a mianowicie koniektur w tekście. Ten tekst jest uszkodzony, a ponieważ jest uszkodzony, to duże uszkodzenia nas w ogóle nie obchodzą, ale drobne uszkodzenia niezwykle nas ekscytują, bo wierzymy w to, że uda się je uzupełnić. I w dotychczasowych wydaniach były uzupełniane te brakujące fragmenty i oczywiście za każdym uzupełnieniem kryła się jakaś metoda, ale wszyscy nie opisywali tej metody, tylko dawali uzupełnienie, dawali koniekturę w transkrypcji. Natomiast my żeśmy uznali z profesorem Twardzikiem, że 14 miejsc, oczywiście jest znacznie ich więcej, pieczołowicie poddamy opisowi, w jaki sposób żeśmy to zrobili. Mówiąc inaczej, i to już jest koniec mojej prezentacji, wystąpiliśmy tutaj nie tylko jako badacze, ale jako współautorzy kazań świętokrzyskich, co pokazuje paradoksy polskiej kultury, prawda, że badacze, którzy wydają kazania, pierwsze kazania w języku polskim, mogą być ich współautorami właśnie dlatego, że dokonują koniektur. Tym pogodnym żartem zamknijmy rozważania. Ostatnie zdanie, które chciałbym powiedzieć, jest takie. Czy nasza edycja przyniosła wielki plon dalszych badań? Niestety nie. Jakieś istotne badania podejmowane są w Poznaniu językoznawcze, ale w istocie nie ma ożywionego ruchu badań nad kazaniami, a to, że pracowało nad nimi ponad 20 osób, jest odpowiedzią na pytanie dlaczego. Dlatego, że wymagałoby to osobnego instytutu badaczy, który z wielką wprawnością warsztatową zająłby się tym tekstem. Bardzo dziękuję. Ja, vielen Dank, Pavel. Es war absolut faszinierend, diesen Weg des altpolnischen Relikts ins satanische Babylon nachzuverfolgen und dann zu sehen, wie der Deutsche alle aufgeweckt hat. Das war gestern die Frage von Hans-Jürgen Böhmelburg, ob er als Deutscher da wahrgenommen wurde und dann mit allen tragischen Konsequenzen, die das Deutsche dann im weiteren Verlauf nach sich gezogen hat. Also ich würde jetzt am liebsten das Buch sofort lesen bei diesem faszinierenden Vortrag, bin voller Energie und würde jetzt sofort eigentlich loslegen, aber jetzt öffnen wir erstmal für Fragen zum Vortrag. Wir haben jetzt ungefähr noch knappe 10 Minuten. Wer möchte? Ja, keine Frage. Ich dachte jetzt, Sie haben ja. Tak, to jak najbardziej chyba wszyscy potwierdzamy i za to bardzo dziękujemy. Pierwsza rzecz, krótki komentarz i zwrócenie uwagi na te paradoksy, o których pan mówił, należy dołączyć do nich ten problem bardziej generalny, mianowicie ambiwalencji Bruecknera w stosunku do kultury łacińskiej. Z jednej strony, generalizując, powiada, jest bardzo dumny z faktu, że kultura staropolska jest częścią świata łacińskiego i kultury łacińskiej, podkreśla wyższość tego świata wobec świata wschodniego, tego kultury bizantyjsko-ruskiej. Z drugiej zaś strony zwraca uwagę na te wątki, które pan tutaj nam przedstawił, opowiadając się za podniesieniem, docenieniem tych aspektów języka polskiego, staropolskiego w
konfrontacji wobec kultury łacińskiej. Taki sam był też jego stosunek wobec kultury języka niemieckiego versus język polski i kultura polska. Z jednej strony, i to jest nawiązanie do jego pisma z 1906 roku, Słowianie i Niemcy, prawda? To jest ten cytat, którym się posłużył wczoraj profesor Müller, mówiący o Niemcach i Polakach jako braciach syjamskich, ze zwróceniem uwagi dokładnie to, o czym pan dzisiaj mówił. Specyfikacja cech pewnych konstytutywnych tych dwóch grup. Anarchia i zamiłowanie większe do porządku, militaryzm. To można pięknie prześledzić i to idzie do pewnych wizji stereotypicznych, które w połowie XIX wieku, Drang nach Osten z jednej strony, polskie przecież pojęcie, nie niemieckie, a z drugiej strony zarzuty wobec właśnie świata słowiańskiego wysuwane po stronie w niemieckiej. Czyli paradoksy są bardzo istotne i ambiwalencje w ujęciu problematyki Polacy, Niemcy, Słowianie, Niemcy, ale też polska kultura, staropolska, a słowiańska. Jedno pytanie, teraz już bardzo konkretne. Powróćmy do tego 25 marca, kiedy on zauważa paski. I moje z ignorancji wynikające pytanie. No dobrze, on siedzi w czytelni publicznej, odkrywa to przy oświetleniu nieelektrycznym jeszcze i co dzieje się dalej? Przecież on... Już tak, odpowiadam na to pytanie. Dzieje się wszystko to, o czym mówił wczoraj Hieronim, to znaczy profesor Grala. Bez Ptaszyckiego nie mielibyśmy szczęścia i nie mielibyśmy szczęścia, gdyby Afanasij Byczkow, o którym też była wczoraj mowa, ekscelencja, znakomity arystokrata i wybitny znawca rękopisów słowiańskich, wschodniosłowiańskich, nie był dyrektorem biblioteki. Otóż udało się przekonać dyrektora biblioteki i jego syna, który był bibliotekarzem, żeby introligator co koń wyskoczył, wyprół paski z XV-wiecznego kodeksu. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj odkrywamy coś takiego. W ogóle by nas wygnali z biblioteki, jakbyśmy taką propozycję złożyli. Tak? To się udało dzięki temu i Brückner mówi, że miał kilkanaście godzin, co oznacza, że pracował kilka dni. Tak? Dlatego, że rzeczywiście w marcu, jak sądzę, tam w Petersburgu nie jest tak, że jest jasno, a pracowano tylko przy świetle dziennym, o czym nam mówił Łoś w swoich wspomnieniach. To, co jest dla nas bardzo ważne, to to, że Brückner mówi, większość tego czasu spędziłem na układaniu pasków. To jest kolejny paradoks. Gdyby introligator pociął ten sekstern, a następnie wiatr mu rozrzucił te fragmenty, rozumieją państwo, to bylibyśmy bezradni. Tymczasem jest tak, że on ciął, tak, i wkładał do składki papierowej. Dzięki temu udało się ocalić cztery niepełne karty, na których jest jedno kazanie w całości, więc oczywiście to jest czysty przypadek. I to jest odpowiedź na pytanie pana profesora, natomiast puenta, która wiąże się z tymi różnorakimi paradoksami zawartymi w dziejach kazań świętokrzyskich, ma też związek z pytaniem, które zadawał pan doktor Eberhardt, jak żeśmy rozmawiali chwilę przed rozpoczęciem zajęć, dotyczące śladów polskiego języka najstarszych. No, oczywiście są jakieś wyrazy, prawda, najstarsze, a tutaj pełny tekst ciągły polskiej prozy mamy właśnie w kazaniach świętokrzyskich. Natomiast co jest bardzo charakterystyczne, gdybyśmy mieli tyle kazań w języku narodowym, ile mają Niemcy z XIII i XIV wieku, ile mają Francuzi, to na pewno nie badalibyśmy kazań świętokrzyskich tak głębinowo. To jest paradoks. Rozumieją państwo? Gdybyśmy mieli 700 kazań, to byśmy się zupełnie inaczej nimi zajmowali. No, dramat polega też na tym, że najpierw trzeba było, i to jest wstrząsające, że to się wydarzyło dopiero w tym stuleciu, przekonać polskich uczonych, że kazania świętokrzyskie nie są tylko tekstem polskim, że są świadectwem kultury średniowiecznej, że są mikrokosmosem tej kultury, bo z tego tak naprawdę wynikała ta wielka liczba badaczy, których żeśmy zaprzęgli do edycji. Rośnie, mówię na ogół. Przede wszystkim ogromne podziękowanie za przepiękny referat i ważne wydanie. Pytanie moje nie tyle trochę obok tekstu, ale w kwestii tych właśnie reliktów i relikwii najstarszego języka polskiego, których oczywiście chcielibyśmy mieć więcej. Jeden z typów tych relikwii został przecież wspomniany, czyli glossy.
I pytanie, które mnie męczy ogromnie, ponieważ tym tematem się nie zajmuję, ale w wyniku też pielgrzymki do Sankt Gallen miałem przyjemność zobaczyć tam relikwie języka germańskiego w postaci tak zwanych scratch glosses, wydłubanych czy wyciśniętych rysikiem na tekście łacińskim, gdzie gnuśny Germanin robił sobie ściągawki do tekstu łacińskiego w języku, który był jednak jego Muttersprache. I to jest IX, X, XI wiek. W tejże bibliotece, na tych kodeksach pergaminowych, gdzie te scratch glosses widać tylko przy bocznym świetle, które nam oczywiście w takich warunkach pokazano, no na tym germaniści się obłowili, bo jednak troszeczkę takich glos z IX-X wieku to dla dziejów języka jest niezły łup. I mnie fascynuje pytanie, czy coś takiego w językach słowiańskich na naszych manuskryptach mamy. Tak, oczywiście Brückner się tym zajmował. Brückner był pieczołowitym łowcą glos i co więcej w tej korespondencji z Łopacińskim, o której wspominałem wczoraj na marginesie wystąpienia Hieronima Grali, on bardzo jasno instruuje, gdzie szukać glos, bo oczywiście i mówi, w jaki sposób je wybierać z tekstu, więc tak, naturalnie mamy glosy. Wartość kazania świętokrzyskich polega na tym, że to jest tekst ciągły, że to jest proza artystyczna. Jednocześnie, no tak, wśród tych paradoksów, o których możemy powiedzieć, jest i to, jeśli pocięto je w XV wieku, to znaczy, że uznawano, że nie mają już żadnej wartości, tak? Że jedyną wartość materialną ma pergamin, na którym zostały zapisane. Jednocześnie to, co jest tutaj szczególnie fascynujące, to pytanie, czy są glosy w kazaniach świętokrzyskich. I koledzy, którzy się tym zajmowali, sugerują, że są. Nie jestem do końca przekonany. Oni jakby uważają, że pewne glosy zostały wciągnięte do tekstu. Mam inne zdanie w tej sprawie, ale to jest zbyt skomplikowana i głębinowa debata. Natomiast to, co tutaj jest dla nas istotne, to jest system abrewiacyjny, który obejmuje słowa polskie. Jeżeli mamy system, to znaczy, że pisano w jakimś skryptorium w języku polskim długie lata, wykorzystując skrócenie łacińskie do tekstu polskiego. Ale oczywiście, no jakby to powiedzieć, to jest tylko cień, który daje znak, że coś tu jeszcze było. Czy potrafimy cokolwiek głębiej zbadać w tej sprawie, to jest oczywiście osobne pytanie. Noch eine kurze Frage von Hieronim Grala und dann kommen wir aber ganz außer dem, also dann kurz bitte. Rzeczywiście kazania to rzecz wspaniała, ale ja bym na chwilę chciał wrócić do ich odkrywcy. Proszę Państwa, dyskusja nad kazaniami prowadzi raz do pewnej zagadki. Skąd Brückner znał paleografię? Bo przecież tekst, który odkrył, który odczytał, jak widać, odczytał błyskawicznie i prawie bezbłędnie, no, nie jest tekstem od strony paleograficznej słowiańskim, nie jest tekstem slawistycznym. Jeżeli sięgną Państwo po programy studiów, które on przeszedł u Miklosicza i Jagicza, paleografii i neografii łacińskiej tam nie ma. Należałoby zatem oczekiwać, że był kompetentnym raczej znawcą paleografii słowiańskiej. Co do tego akurat mam pewne wątpliwości, bo jeżeli zauważą Państwo w jego rozważaniach o literaturze słowiańskiej to, co wypisuje na temat głagolicy na Rusi, to jest to herezja, to Jagicz by sobie włosy z głowy wyrwał. Konia z rzędem temu, kto znajdzie głagolickie teksty w dużej ilości z Rusi kijowskiej. Natomiast tutaj mamy człowieka o wybitnej kompetencji paleograficznej. Oczywiście między bajki należy włożyć te kilkanaście godzin i tak dalej, który znakomicie natychmiast układa te puzzle i odczytuje błyskawicznie. To nie jest łatwy tekst do przeczytania. Mało tego, wryło mu się tak dalece to w pamięć, że kiedy pisał z edycji Łosiowo-Semkowiczowej recenzję, to jeszcze kąśliwie zauważył pewne rzeczy, wytykając to i owo, między innymi pleśń biblioteczną, która zżarła w międzyczasie to Mylił się, to nie była pleśń. Ja sądzę, że to było oddziaływanie. On to nazywa pleśnią. On to nazywa pleśnią. Tak, w roczniku. W związku z czym, no, konia z rzędem. Czy to jest wysiłek samokształceniowy?
Jeżeli tak, no to dające znakomite efekty. To jest jeszcze jeden przyczynek do wszechstronnych talentów Brücknera. Powtarzam, nie jest to wiedza, wedle mojej wiedzy, wiedza Brücknera nie jest nabyta w uniwersytecie. Moim zdaniem rzeczywiście był samoukiem. Był samoukiem i co więcej, proszę zwrócić uwagę, że trudność odszyfrowania kazań świętokrzyskich nie kryła się w partiach łacińskich, które go nie interesowały. Kryła się w tym, że mamy słowa polskie poddane znaczącym skróceniom w systemie abrewiacyjnym, którego nie znamy. Tak? Są jakby jedynym przykładem tego systemu. Więc Brückner oczywiście był wybitnym znawcą paleografii. Daje temu wyraz w swojej korespondencji z Ptaszyckim, nie z Ptaszyckim, tylko z Łopacińskim, którego uczy paleografii. Więc wydaje mi się, że to pytanie bardzo trafne profesora Grali chyba ma taką odpowiedź, że raczej był samoukiem. Tak mi się wydaje. Ale rzeczywiście jest niezwykle sprawny. Proszę zwrócić uwagę, no to są właśnie takie dramaty. Tak? Mamy jakieś obcięte fragmenty liter. To jest część korekty, którą przeprowadzałem w wypadku transliteracji. Ale ponieważ rzeczywiście możemy porównać w języku łacińskim dwa zapisy tego samego słowa, no to potem nawet dziecięcym sposobem możemy odtworzyć brakujące fragmenty liter na podstawie tego, co jesteśmy w stanie porównać czy ująć. Więc oczywiście, kiedy już będziemy mieli sztuczną inteligencję, którą zaprzęgniemy do badań nad szczątkami kazań świętokrzyskich, to będzie nam pewnie łatwiej. Ale faktycznie Brückner jest tutaj wielkim przewodnikiem. Zdecydowanie. Also vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Dziękujemy bardzo. Als nächster Redner kommt Markus Eberharter, der an der Universität Warschau beim Institut für angewandte Linguistik arbeitet. Das ist ja so ein abgetrenntes Institut von der Polonistik, wo auch die Mittel- und Osteuropa-Studien sind. Er arbeitet auch im Institut für Buch- und Leseforschung der polnischen Nationalbibliothek. Seine literarische Forschung liegt im Bereich der literarischen Übersetzung und auch der Buchgeschichte sowie der Literatur- und Translationssoziologie. Promoviert hat er an der Viadrina zum Thema der poetische Formismus Titus Czyżewskis, 2004 erschienen. Und da wir jetzt schon ein bisschen Zeitverzug sind, übergebe ich gleich das Wort. Vielen Dank für die freundliche Einleitung und vielen Dank auch für die Einladung zu der Konferenz. Also ich bin sehr geehrt, dass ich hier sprechen darf und Ihnen das, was ich zu sagen habe, vorstellen darf. Und zwar geht es um die Nachlassbibliothek von Alexander Brückner, nämlich gerade im Falle von Wissenschaftlern, die wie Alexander Brückner immer eine so enorme Forschungsleistung verfügen. Man zählt ja manchmal 1500 oder sogar mehr Publikationen, stellt sich fast von selbst die Frage nach seinen Manuskripten. Also gibt es noch zum Beispiel die Frage nach dem Nachlass, also existieren vielleicht noch die Manuskripte zu seinen zahlreichen Arbeiten, Entwürfe, Vorarbeiten, Skizzen, vielleicht Druckfahnen mit Anmerkungen und Korrekturen oder sogar unveröffentlichte Werke. Das alles könnte Brückners bekanntes Oeuvre natürlich ergänzen und vielleicht insgesamt auch zu einem besseren Verständnis dieses Werks beitragen. Bei der Suche nach dem Verbleib von Brückners möglichem Nachlass bin ich im Juni dieses Jahres in der Personalmappe im Archiv der Humboldt-Universität auf einen Brief der Nichte seiner Frau gestoßen. Jetzt möchte ich versuchen, das hier zu zeigen. Genau, das ist dieser Brief. F5 war das. Ich mache es ein bisschen größer. Eine gewisse Claire Meyendorf. Jetzt sieht man es besser. Claire Meyendorf, ich weiß nicht genau, wer sie war. Vielleicht war sie die Tochter jener Verwandten, die sich in den letzten Lebensjahren, in den letzten Lebensmonaten um das Ehepaar Brückner gekümmert hatte und bei ihnen in Wilmersdorf wohnte. Das kam gestern schon zum Ausdruck. Und vielleicht ist diese Frau Meyendorf eben die Tochter der Frau, die sich um die Brückners kümmerte. Frau Meyendorf antwortet dabei dem Kurator der Universität, der sich 3 Wochen nach Brückners Tod an die Witwe mit der Bitte um einige Dokumente gewandt hatte. Man könne, schreibt Frau Meyendorf im Namen ihrer Tante, die gewünschten Urkunden im Nachlass des Onkels zwar nicht finden, vermute jedoch, sie könnten sich am Slawischen Institut befinden, der dieses gerade, und das ist ein Zitat aus diesem Brief, den Büchernachlass Brückners ordne. In diesem Fall habe sich Professor Wassmer, Brückners Nachfolger, dazu bereit erklärt, die Urkunden an den Kurator zu übergeben. Ein Teil von Brückners Nachlass dürfte also tatsächlich in dessen Wohnung verblieben sein.
Interessant ist außerdem, dass das Wachs Wassmer in die Nachlassangelegenheit involviert war. Ganz besonders lässt allerdings die Bemerkung aufhorchen, dass Brückners Privatbibliothek noch existierte, und in der Tat kamen bereits im Juni 1939 mehrere hundert von Brückners Büchern an die Bibliothek des Slawischen Instituts, wo sie sich zu einem Großteil noch heute befinden oder höchstwahrscheinlich befinden. Das bestätigt ein Brief in die Akzessionsjournale aus dieser Zeit, hier eines davon, und ich muss mich an dieser Stelle jetzt ganz herzlich schon bei den Bibliothekarinnen des Slawischen Instituts bedanken, bei Frau Dr. Anja Otte, die mir ganz unkompliziert Einblick in diese Bücher gewährt hat, bei Frau Yvonne Wirkus, die mich jetzt auch unterstützt hat bei den Arbeiten, und ganz besonders bei Frau Andrea Werner, die viele von Brückners Büchern in den letzten Wochen bereits im Magazin in Adlershof ausfindig gemacht hat. Ich versuche nachher ein paar davon zu zeigen. Also das ist wirklich eine unglaubliche Unterstützung für mich gewesen. Eine Nachlassbibliothek wird heute in der Regel genauso zu einem sogenannten Personenarchiv gezählt, wie Manuskripte jeglicher Art, Skizzen, Korrespondenzen, Tagebücher, Lebensdokumente, gesammelte Zeitungsausschnitte und vieles mehr. Das ergibt sich aus den entsprechenden Standards, die vor allem Bibliotheken oder Archive, also jene Institutionen, die solche Personenarchive in der Regel aufbewahren, erarbeitet haben. Man geht heute von einem sehr breiten Verständnis eines Personenarchivs aus, und das gilt, das ist ein Zitat aus einem dieser Standards, das Personenarchiv gilt als die Summe aller Ressourcen, die eine Person geschaffen oder zusammengetragen hat. Diese Auffassung hat sich aber im Laufe der letzten beiden Jahrhunderte sehr stark verändert. War ein Nachlass etwa im 19. Jahrhundert in erster Linie ein Fundus für weitere Publikationen? Wurde er mit der Zeit etwas stärker, immer stärker als etwas wahrgenommen, das dabei helfen kann, das eigentliche Schaffen eines Autors oder eines Gelehrten in seiner Entstehung nachvollziehen und dadurch besser verstehen zu können. Besonders ging es dabei immer wieder um Autographen, und hier Wilhelm Dilthey, der eben maßgeblich für diesen Paradigmenwechsel verantwortlich war, er hat Autographen einmal als die Möglichkeit bezeichnet, in die Seele und den Kopf eines Autors einzudringen. Dieser streckte sich mit der Zeit auf eigentlich so gut wie alle privaten Gegenstände eines Schöpfers, darunter eben auch eine Nachlassbibliothek, vor allem wenn sich in den einzelnen Büchern dann noch Gebrauchsspuren nachweisen lassen. Insgesamt hat es auch natürlich mit einem starken Reliquiencharakter fast von nachgelassenen Gegenständen zu tun. Ja, das ist eine große Diskussion. Das Personenarchiv Brückners gilt heute selbst als verschollen. Nach Meinung von Josef Freilich, einem langjährigen engen Freund, der Brückner bis zu seinem Tode regelmäßig traf, habe dieser, also Brückner, ohnehin nur wenige unfertige Arbeiten hinterlassen, da alles, was er geschrieben habe, sofort drucken ließ. Die wenigen Skripten und Notizen sollten laut Brückners letztem Wunsch an Stanisław Kot, einem anderen engen Vertrauten, übergeben werden, wozu es aber nie kam. Der Ehemann jener Verwandten, der sich um die Brückners kümmerte, ein offener NS-Sympathisant, soll eben nicht nur das Begräbnis Brückners in Polen und die Herausgabe des in der Wohnung verbliebenen Privatarchivs, von dem Frau Meindorf in ihrem Brief spricht, verhindert haben, sondern letzteres sogar noch während des Krieges vernichtet haben. Das meint Tadeusz Ulewicz. Die Versuche Wassmers, von der Familie zumindest eine kleine Sammlung von Notizen, bibliografische Kärtchen, autobiografische Aufzeichnungen sowie kleinere persönliche Andenken an Brückner zu erhalten, scheiterten ebenfalls. Lediglich das Manuskript von Brückners letzter Arbeit, einem auf Deutsch verfassten Grundriss der polnischen Kulturgeschichte, ist nach 1945 wieder aufgetaucht. Einzelne Fragmente wurden in der Zwischenzeit auch veröffentlicht. Nachdem Freilich das Manuskript von Brückner erhalten hatte, brachte er es im Sommer 1939 nach Warschau und übergab es im Frühjahr 1940 dem Direktor der der Stadtbibliothek. Und noch bevor diese im Januar 1945 in Brand gesteckt wurde, musste das Manuskript nach Krakau gekommen sein, wo es bereits im Februar 1945 gefunden wurde. Sicher verbrannt ist,
das als Ergänzung zu dem schönen Vortrag von Frau Burkhardt gestern. Sicher verbrannt ist eine zweite Auflage des etymologischen Wörterbuchs. Man weiß, es hat eine gegeben. Brückner hat die erste Ausgabe bedeutend überarbeitet und im Januar 1939 an den Verlag von Michał Arkt in Warschau geschickt. Das Buch, die zweite Ausgabe, wurde aber nie gedruckt und ist ziemlich sicher oder mit größter Sicherheit verbrannt. Dank verschiedenen Privatarchiven von Brückners Korrespondenzpartnern sind jedoch mehrere hundert seiner Briefe erhalten, die seine Kontakte zu polnischen und deutschen Gelehrten sowie Verlagen und Redaktionen belegen und die bislang nur im Teil, nur zu einem Teil im Druck erschienen sind. Also hier könnte man durchaus nochmal nachdenken, ob man auch weitere 100 Briefe ediert. Es ist natürlich auch möglich, dass noch weitere Teile auftauchen, das ist immer der Fall. Dass das aber nicht ganz ausgeschlossen ist, zeigt ein zufälliger Fund, den ich im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes gemacht habe. Und zwar in einem Schreiben vom 30. August 1940 erwähnt die sogenannte Abwicklungsstelle der ehemaligen polnischen Vertretungsbehörden im Deutschen Reich. Man habe im Inventar dieser Behörden eine handschriftliche Abhandlung Brückners in polnischer Sprache mit dem Titel Język i literatura polska na Litwie i Rusi mit einem Umfang von 61 Seiten gefunden, datiert auf den 30. Dezember 1990. Brückner habe sie auf der Rückseite von eigens zurechtgeschnittenen Universitätsdiplomen verfasst. Ein zweites Schreiben vom 18. September, hier rechts, besagt, dass diese Abhandlung ebenfalls an das Slawische Institut übergeben wurde. Als Verantwortliche wird Margarete Woltner, die Assistentin von Max Wassmer, genannt. Ich kann jetzt nicht sagen, was das weitere Schicksal dieser Abhandlung war. Meines Wissens, was ich gesehen habe, wurde sie nie publiziert, weder vor noch nach 1940. Und Frau Woltner wäre auch eine interessante Ansprechpartnerin, weil sie, glaube ich, auch in die Ordnung des Büchernachlasses involviert war. Als relativ großer Bestand ist hingegen Brückners Nachlassbibliothek erhalten. Solche Sammlungen gelten ebenfalls als integraler Teil von Personenarchiven, insbesondere wenn die mit einer beruflichen Tätigkeit verbundenen Bücher oder Zeitschriften verschiedene Gebrauchsspuren wie Anstreichungen, Kommentare oder eingelegte Notizzettel enthalten, ebenso wie Lesezeichen, Besitzvermerke oder Widmungen. Somit wird eine Nachlassbibliothek als Ganzes, aber auch in Form der einzelnen Exemplare, zu einem Spiegel für die künstlerische und wissenschaftliche Arbeit einer Person, für die Auseinandersetzung mit bestimmten Ideen und gibt nicht zuletzt Auskunft über intellektuelle und kollegiale Netzwerke. Gerade im Falle von Wissenschaftlern sind Bücher ihre Arbeitsgrundlage, deren Materialität Rückschlüsse auf die Nutzung durch ihren Besitzer zulassen, wie Julia Doborowski schreibt. Neben den oben genannten Gebrauchsspuren geht es auch um die Art der Ausgabe sowie darum, wie diese benutzt wurde, wurde sie intensiv gelesen, gibt es nicht geöffnete Seiten oder sogar herausgerissene Seiten. Das sind alles Fragen, die man noch in Bezug auf Brückners Nachlassbibliothek untersuchen könnte. Und wie gesagt, diese Bibliothek ist ja bereits kurz nach seinem Tod im Mai 1939 in die Bibliothek des Slawischen Instituts gelangt. Sie wurde dann ab dem 16. Juni erfasst. Die eigentliche Katalogisierung erfolgte dann wohl erst später, allerdings auch noch während des Krieges, weil man in den Büchern Stempel aus der NS-Zeit finden kann. Der letzte Eintrag stammt hier vom 17. Juli 1940, mit dem auch dieses Akzessionsjournal endet. Da das darauffolgende, das die nächsten Jahre abdecken würde, also Juli 40 bis Ende des Krieges, bis 45, leider nicht mehr erhalten ist, kann nicht gesagt werden, ob sich in ihm nicht auch noch Bücher aus der Privatbibliothek von Brückner befinden. Insgesamt hat die Bibliothek des Slawischen Instituts zwischen 16. Juni 1939 und 17. Juli 1940 901 Titel neu erfasst, von denen 735 von Alexander Brückner stammten. Das sind ungefähr 82%, also die überwiegende Mehrheit der Neuzugänge in dieser Zeit. Im Katalog sind heute 485 Titel nachweisbar, die höchstwahrscheinlich von Brückner stammen. 250 davon gingen verloren, einige Titel wurden im Laufe der Jahre auch ausgesondert bzw. abgegeben. Was die Sprachen der Bücher betrifft,
So fällt auf, dass die absolute Mehrheit davon auf Polnisch ist, nämlich 497. Das sind sicher, das sind fast 70%, 67%. Danach kommt Deutsch, dann Tschechisch, Ukrainisch, Russisch und Sie sehen hier die Sprachen aufgelistet. Die muss ich jetzt nicht alle vorlesen. Insgesamt sind es 15 Sprachen. Auffallend ist sicher die Dominanz des Polnischen, daneben aber auch, dass fast alle anderen slawischen Sprachen vertreten sind. Bemerkenswert ist außerdem die relativ starke Präsenz des Tschechischen. Die von Brückner übergebenen Bücher stammen aus dem Zeitraum 1880 bis 1939, also aus seiner gesamten Berliner Zeit, wobei eindeutig neuere Veröffentlichungen aus den 1920er und 1930er Jahren überwiegen. Das lässt darauf schließen, dass Brückner die aktuelle Forschungsliteratur verfolgte und offenbar vor allem jene Werke sammelte, die er für seine laufenden Arbeiten benötigte. Auffallend ist umgekehrt aber auch, dass ältere Titel völlig fehlen, ganz zu schreiben von Handschriften oder alten Drucken, was angesichts des Forschungsprofils von Brückner natürlich keine Überraschung wäre. Die genannten Zahlen sind verlässlich, müssten aber noch endgültig verifiziert und leicht korrigiert werden, da manche Titel im Akzessionsjournal zum Beispiel mehrfach aufscheinen, beziehungsweise in anderen Fällen mehrere Nummern einer Zeitschrift oder einer Reihe unter einer Position zusammengefasst wurden. Ich möchte außerdem noch darauf hinweisen, dass Brückner kurz nach seiner Emeritierung 1926 beziehungsweise 1934 bereits Bücher an die Slawistikbibliothek abgegeben hatte, was man ebenfalls noch eigens untersuchen müsste, weil sich auch daraus Rückschlüsse auf die Privatbibliothek ergeben. Worauf ich mich also heute konzentriere, sind jene Bücher, die er bis zu seinem Tode zu Hause behielt, vielleicht weil er sie noch für seine Arbeit brauchte oder es sich um Bücher handelte, die ihm vielleicht auch besonders wichtig waren und er sie nicht abgeben wollte. Das bestätigt eine erste inhaltliche Charakterisierung der Werke, die zeigt, dass es sich vor allem um wissenschaftliche Literatur aus den Bereichen handelt, in denen Brückner selbst forschte und publizierte, etwa polnische und slawische Literatur, Sprach- und Kulturwissenschaft, Mythologie und Ethnographie. Dazu kommen mehrere literarische Werke, hier vor allem aus der zeitgenössischen polnischen Literatur, wie etwa von Sofia Naukowska, Julian Tuwim oder dem bereits angesprochenen Stefan Szeromski. Eine wichtige Frage, die sich bei der Untersuchung einer Nachlassbibliothek stellt, ist, wie und warum diese zustande kam. Insbesondere im Falle von Gelehrten zeigt eine solche nämlich, um noch einmal Julia Doborowski zu zitieren, Besitzer nicht nur im Kontext der wissenschaftlichen Forschungen und geistesgeschichtlichen Strömungen seiner Zeit, sondern auch in seinem institutionellen Umfeld und den Ressourcen seiner Region. Dabei gehe ich selbstverständlich davon aus, dass Brückners Privatbibliothek zumindest bis zu einem bestimmten Grad bewusst von ihm gesammelt wurde, also nicht nur aus zufällig erhaltenen Titeln bestand. Ich erwähne das deshalb, da etwa der Krakauer Literaturwissenschaftler Stefan Kowaczkowski, von dem Professor Stempien vorhin ein Foto gezeigt hat, der bei Brückner studierte, in einem Porträt schreibt, dieser habe nicht nur keine eigene Bibliothek gesammelt, sondern habe, wie er selbst zugab, Bücher immer weggeworfen und nur öffentliche Bibliotheken akzeptiert, so Kowaczkowski. Das erscheint mir aber ein bisschen extrem, diese Meinung, ja, und schwer nachvollziehbar. Allerdings taucht in mehreren Erinnerungen an Brückner immer wieder auf, dass dieser viel und gern in Bibliotheken und weniger gern zu Hause gearbeitet habe. Der Publizist Stanisław Lam, der mit Brückner bis in die 30er Jahre Kontakt hatte, spricht etwa von einer spärlichen Handbibliothek, die, Zitat, jene verwundern musste, die Brückner zu Hause aufsuchten. Lam sagt aber auch, es gebe zahllose Notizen, die von Recherchen in der Universitätsbibliothek sowie der Slawistikbibliothek herrührten. Bekannt ist darüber hinaus, dass Brückner zumindest in den früheren Jahren
regelmäßig in den Ferien nach Warschau, in der vorlesungsfreien Zeit nach Warschau, Krakau, Lviv und Vilnius fuhr, um in den dortigen Bibliotheken zu arbeiten. Hier muss man noch genauer nachforschen. Ich denke, es handelt sich um die Zeit von vor dem Ersten Weltkrieg, aber das ist noch zu verifizieren. Friedhilde Krause, langjährige Direktorin der Berliner Staatsbibliothek, die sich in mehreren Aufsätzen mit Brückner beschäftigte, verweist darauf, dass Brückner lange Jahre in der Königlichen Bibliothek intensiv mit älteren polnischen Handschriften gearbeitet habe. Dies alles würde erklären, warum Brückner lange Jahre kein Bedürfnis nach einer privaten Bibliothek hatte. Zudem lagen viele seiner Forschungsschwerpunkte ja eindeutig in der älteren Sprach- oder Literaturwissenschaft, verlangten also den Umgang mit zum Beispiel Handschriften oder zumindest älteren Quellen. Zudem ließ sich Brückner über die Fernleihe Bücher aus Krakau nach Berlin kommen, was seit dem späten 19. Jahrhundert offenbar sehr gut funktioniert hat. Wie gesagt, in allen bisher zitierten Meinungen ist die Rede von der Zeit von vor dem Ersten Weltkrieg. Ich möchte nämlich an dieser Stelle jetzt ein ausführliches Gutachten Brückners vom 18. Oktober 1915 erwähnen, das er an den damaligen Generaldirektor der Königlichen Bibliothek Adolf von Harnack richtete und in dem er detailliert beschreibt, über welche Polonika die Sammlungen verfügen. Brückner kommt darin generell zum Schluss, dass die ältere Literatur relativ gut vertreten sei, wenn es allerdings um jene aus dem 19. und 20. Jahrhundert gehe, seien leider große Lücken zu bemerken. Er empfiehlt daher unter anderem den Ankauf der Privatbibliothek des polnischen Literaturkritikers Wilhelm Feldmann, der sich mehrere Jahre in Berlin aufhielt und eine enge Beziehung zu Brückner pflegte. Dessen Bibliothek, die fast die gesamte zeitgenössische polnische Literatur des frühen 20. Jahrhunderts sowie zahlreiche politische und soziale Publikationen etwa seit dem Januaraufstand 1863 enthielt, wurde tatsächlich angekauft. Da gibt es auch einen Katalog von Frau Krause, der mittlerweile auch auf Polnisch erschienen ist. Allerdings geht aus dem Schreiben von Brückner nicht eindeutig hervor, ob Brückner den Ankauf von Feldmanns Bibliothek im Hinblick auf die eigene Forschungstätigkeit anregt oder ob er einfach auch seinem in materielle Nöte geratenen Freund dabei helfen wollte. Im Kontext meines Referates ist es aber wichtiger, dass Brückner in seinem Gutachten aus dem Zweiten Kriegsjahr 1915 explizit damit argumentiert, er sei in seiner wissenschaftlichen Arbeit stark eingeschränkt, da in Berlin polnische Bücher nur vereinzelt zugänglich seien und er nun nicht mehr nach Lviv reisen könne. Darin kann auf jeden Fall die Motivation dafür gesehen werden, an den Aufbau einer eigenen Bibliothek zu denken. Vielleicht darf zudem nicht außer Acht gelassen werden, dass Brückner 1918 62 Jahre alt war und aus diesem Grund sowie unter den veränderten politischen Umständen die Möglichkeiten, ausgedehnte Reise nach Polen zu unternehmen, für zunehmend begrenzt hielt. In der Tat dürfte er nach dem Ersten Weltkrieg wirklich nicht mehr nach Polen gefahren sein, beziehungsweise nur ganz vereinzelt, wodurch sich auch immer stärker das Bild des Berliner Einzelgängers festsetzte. Einige dieser Aspekte spiegeln sich in Brückners Nachlassbibliothek wider, neben der bereits angesprochenen Dominanz polnischer Literatur, polnischer Texte, fällt etwa auf, dass 163 seiner Bücher aus der Zeit von vor 1918, 572 hingegen aus dem Zeitraum 1919 bis 1939 stammen, also 22-78%. Zwar arbeitete er sicher weiterhin in den Berliner Bibliotheken, so sah ihn sein ehemaliger Student Erich Böhme nach der Emeritierung bei, Zitat, emsiger Arbeit hinter Bücherhaufen im slawischen Seminar, was auch Max Wassmer bestätigt. Doch anstatt sie auf Reisen nach Warschau oder Krakau einzusehen, versuchte er nach 1918 die benötigte polnische Literatur in erster Linie selbst zu sammeln. Dies bestätigt die Krakauer Germanistin und Bibliothekarin Sofia Czechanowska, die Brückner 1937 in seiner Wohnung besuchte und in ihrem Bericht darüber das Arbeitszimmer und die Bibliothek kurz beschreibt. Eine der Wände sei, so Czechanowska, mit einfachen Regalen bedeckt gewesen, die voll mit broschierten Büchern, vielleicht Zeitschriften waren, ihrem Eindruck nach mehrheitlich auf Polnisch.
Ihre Zahl schätzt Tschechanowska auf circa 2000. Das sind deutlich mehr als in dem Akzessionsjournal, das ich heute bespreche, vorhanden sind. Leider ist Tschechanowskas Bericht eine Ausnahme, denn nur wenige dürften Brückners Privatbibliothek mit eigenen Augen gesehen haben. Wahrscheinlich nicht zuletzt deshalb, weil er kaum jemand zu sich nach Hause einlud, sondern sich lieber im Kaffeehaus getroffen haben soll. So gibt es nur allgemeine Aussagen, wie jene bereits oben zitierte von Lamm über die spärliche Bibliothek oder von Brückners Freund Freilich, der ebenfalls von einem äußerst bescheidenen Arbeitszimmer spricht, woraus höchstens geschlossen werden kann, dass Brückners Privatbibliothek nicht allzu umfangreich gewesen sein kann. Freilich berichtet aber auch, dass Brückner in seiner häuslichen Selbstisolation gearbeitet habe, also durchaus die dafür notwendigen Materialien zur Verfügung gehabt haben muss. Schließlich stellt sich auch hier nochmal die Frage, wie lange Brückner körperlich in der Lage war, Bibliotheken aufzusuchen. Eine weitere nicht uninteressante Frage wäre, wie Brückner seine Bücher tatsächlich erhielt. Man könnte hier die Vertriebswege polnischer Bücher in Berlin der Zwischenkriegszeit untersuchen, zum Beispiel über Buchhandlungen oder über Versandwege. Zugleich lassen sich durch die Suche nach einer Antwort auf diese Frage seine kollegialen und wissenschaftlichen Netzwerke aufdecken, ebenso wie dadurch ein Einblick darin gewonnen werden kann, wie er aktuelle wissenschaftliche Diskurse in Polen verfolgte. Es sei bemerkenswert, meint Henryk Baryc, welch großen Einfluss aktuelle wissenschaftliche Publikationen auf Brückner übten, und mit welcher Aufmerksamkeit er diese verfolgte und sich mit ihnen auseinandersetzte. Brückner war, das ist bekannt, hier zum Beispiel steht es in seiner Personalakte von 1925, Mitglied mehrerer Akademien, also Belgrad, Krakau, hier ist es die Polnische Akademie der Gelehrsamkeit, Petersburg, Prag, Sofia, sowie der Gelehrtengesellschaften in Lviv, Poznan, Warschau und Vilnius. Unter seinen Büchern lassen sich dementsprechend zahlreiche Periodika wie Jahrbücher dieser Institutionen nachweisen, die Brückner wohl regelmäßig zugeschickt bekam. Außerdem wird nicht von allen die Meinung vom sprichwörtlichen Berliner Eigenbrötler oder vom Berliner Einzelgänger geteilt. Ulewitsch zum Beispiel schreibt sogar, Brückner sei so unersättlich nach Nachrichten aus Polen aller Art gewesen, dass er sich persönlich berührt gefühlt habe, wenn irgendein polnischer Wissenschaftler, Philologe oder Historiker, jünger oder älter, auch jemand, den er nicht näher kannte, nach Berlin gekommen sei, ohne sich mit ihm treffen zu wollen. Eine ähnliche Meinung vertritt der Historiker Józef Widajewicz. Nach Berlin zu kommen, schreibt dieser, und Brückner nicht aufzusuchen, sei für jeden Polen, der im Bereich von Geschichte, Slawistik, Literaturgeschichte oder Sprachwissenschaft arbeite, unvorstellbar gewesen. Um nicht mit leeren Händen zu kommen, so Widajewicz weiter, brachte er einige Arbeiten von sich selbst mit, darunter den Aufsatz über Przeżane, von dem Frau Professor Röskau-Riedl gestern erzählt hat. Leider finden sich heute keine solche Arbeiten, weder unter Brückners Büchern noch generell im Katalog der Slawischen Bibliothek. Neben Geschenken dieser Art hat Brückner, wie Freilich berichtet, Bücher, Abhandlungen und andere Drucke zugeschickt bekommen, die sie dann gemeinsam, also Brückner und Freilich, am Sonntagnachmittag zusammen mit der Korrespondenz, die der Professor erhielt, durchsahen und besprachen. Wenn sich diese Exemplare heute auffinden lassen, das wäre auch etwas, was noch zu tun wäre, obwohl ein paar Ergebnisse kann ich gleich noch zeigen, könnten sie zum Beispiel auf Widmungen untersucht werden, die über das Verhältnis der oder des Schenkenden zu Brückner Aufschluss geben könnten. Interessant wäre außerdem, ob Brückner durch Buchgeschenke um Rezensionen gebeten wurde. Nach Julian Krzyżanowski habe er ja viele Besprechungen gerade für polnische Zeitschriften verfasst. Vielleicht erhofften sich dadurch manche Autoren dank einer Rezension auch eine größere Resonanz in bestimmten Fachkreisen. Ich konnte letzte Woche einige Exemplare durchsehen. Es gibt in der Tat zahlreiche Widmungsexemplare. Das sind die rechts hier auf dem Wagen. Das ist der Wagen in der Bibliothek, mit dem ich arbeiten konnte. Es finden sich relativ viele so formale Widmungen. Das entspricht der Meinung, dass man Brückner eben besuchen musste und dann brachte man dann ein Buch von sich mit oder einen Druck und schrieb dem verehrten Professor, dem Entdecker der
Kasania Świętokrzyskie, also etwas sehr Pflichtbewusstes. Es gibt auch eine Arbeit, die habe ich jetzt nicht fotografiert, von einem Professor aus Łódź, der Brückner explizit um eine Rezension bittet und sogar noch dazu schreibt in der Widmung, wo er gerne diese Rezension veröffentlicht haben möchte, nämlich im Pamiętnik Literacki oder Rocznik Literacki. Und das Exemplar hat unaufgeschnittene Seiten, also das hat er sich dann nicht mal angeschaut. Ja. Aber man findet auch manche persönliche Widmungen, ein paar zeige ich dann gleich. Man kann hier auf die erhaltene Korrespondenz, die ja wie gesagt relativ umfangreich ist, zurückgreifen, weil man dadurch auch bestimmte Titel und ihre Bezugswege nachweisen kann. So beklagt sich Brückner zum Beispiel in einem Brief an Kott vom 25. November 1929, dass ihm die Akademie der Gelehrsamkeit Kazimierz Moszynskis Buch Kultura Ludowa Słowian, das im selben Jahr erschienen ist, noch immer nicht zugeschickt habe, weshalb er Chrzanowski darum gebeten habe. Brückner richtet auch an andere Kollegen noch Bitten um Bücher und freut sich zum Beispiel in Briefen, wenn er etwas erhalten hat. Dann kürze ich das vielleicht jetzt ab, aus aktuellem Anlass. Wie gesagt, das sind alles so Fragen, die noch zu beantworten wären. Und eben in den letzten zwei Minuten möchte ich Ihnen noch ganz kurz einige Ergebnisse zeigen. Wie gesagt, ich hatte letzte Woche noch kurz die Möglichkeit, auch dank Frau Werner, einige Bücher einzusehen. Hier links sieht man Bücher, die sicher aus dem Bestand von Alexander Brückner kommen, darunter die Enzyklopädie Staropolska in der obersten Reihe, rechts Widmungsexemplare. Hier zum Beispiel eines von Wilhelm Feldmann, also wo er auch schreibt, wo er sich auch für die gemeinsame Zeit bedankt. Ich weiß nicht, ob man es so gut lesen kann, Szczęsnoszcze und so weiter. Man sieht hier auch dann den Stempel mit überdruckten Reichsadler und man sieht rechts auch die Art, wie Brückner Anmerkungen gemacht hat. Er hat zum Beispiel sehr häufig Tippfehler korrigiert in den Büchern. Ja, das ist so etwas, was man schon bei einer Durchsicht von einigen Exemplaren immer wieder findet. Das ist ein Buch von Klemens Janicki. Er war Schüler von Brückner noch am Ende des 19. Jahrhunderts. Und hier sieht man auch, dass sich Janicki fast 30 Jahre später noch an seinen Lehrer erinnert, beziehungsweise sich bei diesem bedankt. Das ist auch ein interessantes Exemplar, ein griechisch-deutsches Wörterbuch, das eines der wenigen Exemplare, die einen Besitzvermerk von Brückner zeigen. Also leider hatte er kein Ex Libris, leider hatte er auch nicht die Angewohnheit, seinen Namen in die Bücher zu schreiben, sondern er hatte sie einfach. Hier allerdings haben wir einen Besitzvermerk links oben im Eck und man sieht, er hat es 1800, ich kann es jetzt nicht lesen, aber wenn ich mich erinnere, ist es 1879, man sieht, er hat es in einem Antiquariat in Lemberg gekauft, ein griechisch-deutsches Wörterbuch. Seine Faszination für das Griechische kam gestern ja zum Ausdruck. Und hier sieht man, dass er sich als junger Privatdozent in Lemberg ja dieses Buch offensichtlich antiquarisch besorgt hatte und es bis zu seinem Tode in Berlin aufbewahrt hat. Ganz besonders interessant sind Bücher von Julian Tuwim, von denen gibt es einige, auch einige mit einer sehr persönlichen Widmung. Hier bedankt sich Tuwim eben für das polnische Wörterbuch, das er mit großer Freude gelesen hat. Und an diesem Exemplar ist auch sehr interessant, man sieht es hier, dass Brückner mit diesem Buch sehr viel gearbeitet hat. Nicht? Also man sieht, er hat sich mit der Metrik der einzelnen Gedichte beschäftigt. Oben steht auch, angelehnt an das Gebet Vater Unser. Das ist auch interessant. Ich habe einige Anmerkungen gefunden, die häufig auf Deutsch waren. Also ich kann nicht ganz erklären, warum Brückner auch zu polnischen Texten seine Marginalien in deutscher Sprache verfasst hat. Ja, ich dachte eigentlich polnisch, aber hier hat es auf Deutsch verfasst. Das ist Psautasz Puławski, Entschuldigung. Das ist auch interessant. Hier sieht man, dass er wirklich intensiv mit dem Werk gearbeitet hat. Und er hat das Buch von Romuald Hube bekommen. Da gibt es dann links die Widmung na Pamiątkę pobytu w Warszawie.
Hube, ein polnischer Rechtsgelehrter, ein Rechtshistoriker, der selbst offenbar über eine eigene Bibliothek auch verfügte und hat Brückner noch 1880 diese Faksimile-Ausgabe geschenkt. Und es gibt auch zahlreiche Briefe zwischen Brückner und Hube, das könnte man dann auch in dieser Hinsicht noch auswerten. Auch interessant ist das Buch hier, Sigmund Waszelewski, Nowy Konrad, Rozbiór wyzwolenia Stanisława Wyspiańskiego. Hier sieht man, dass Brückner sich auf der inneren Umschlagseite Notizen gemacht hat zu Stellen, die ihn im Buch interessieren. Und ich denke, das dürfte Brückners Handschrift sein. Das ist eine Schrift, die man auch in anderen Büchern findet. Die Anmerkungen im Text selber sind eher dezent, also es sind und leichte Unterstreichungen, leichte Anmerkungen und noch ganz zwei Beispiele. Hier ein Beispiel für seine lexikografischen Forschungen, also Materiały do słownika łacińsko-polskiego, Średniowieczne Łaciny, Staroszedności Polskich. Hier sieht man, dass er sich zu einzelnen Lemmata auch ganz konkrete Notizen gemacht hat. Auch hier Rufezeichen, Unterstreichungen, manchmal in einer anderen Farbe. Das Exemplar ist, finde ich, nicht uninteressant. Das ist ein Exemplar eben mit einem Ex Libris von Wilhelm Feldmann, also die aus dieser Bibliothek, die Brückner veranlasst hat, für die Königliche Bibliothek anzukaufen. Und offensichtlich ein Buch hat er sich entweder selbst behalten oder hat er nochmal von Wilhelm Feldmann bekommen. Was ich jetzt nicht habe und was ich jetzt bedauere, ist ein Buch von Herrn Niederle aus der Mythologie, über das Sie gestern ja gesprochen haben. Es ist ein Buch auf Französisch, dieser Manuel d'Anquitit. Tankite Slave, ja, und da gibt es zahlreiche Anstreichungen, zum Beispiel mit roter Farbe oder mit rotem Stift, also das hat er sehr intensiv gelesen. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, also vielen Dank, Markus. Der Vortrag hat sich ja blendend an Pavel angeschlossen, indem du gezeigt hast, wie seine eigenen Schriften auch jetzt quasi fast Reliquiencharakter erhalten haben und auf ähnlich abenteuerliche Reisen gegangen sind wie die Predigten. So, jetzt haben wir noch knappe zehn Minuten für Fragen, Kommentare, Anmerkungen. Ja. Moment, wir müssen, weil es aufgezeigt wird. Dankeschön. Eine reine Interessensfrage an das Lein. Sie haben diese Liste der Sprachen, in denen die Bücher verfasst waren, welche in dem Nachlass katalogisiert waren. Wie viel kann man unterscheiden, wie viel davon in Primär- und welche Sekundärliteratur zuzuteilen ist? Weil Sie haben einen Titel auf Kirchenslawisch. Ich glaube kaum, dass wissenschaftliche Literatur auf Kirchenslawisch geschrieben wurde. Ja. Also und eben hatten Sie Psautisch Pobawski, das ist auch Primärliteratur. Kann man das irgendwie noch ein bisschen auseinanderbringen? Ja, das ist eine wichtige und sehr gute Frage. Vielen Dank. Also man müsste auch Bücher unterscheiden, die zum Beispiel in mehreren Sprachen verfasst sind. Das habe ich noch nicht gemacht. Das ist der nächste Schritt. Man müsste dann aber die Bücher auch bereits selber sich manchmal anschauen. Also man kann es natürlich auf der Grundlage des Katalogs machen, aber besser wäre es, wenn man in die Bücher reinschauen kann. Und wie gesagt, es sind dann auch mehrsprachige Bücher dabei. Ja. Aber auf jeden Fall, das wäre noch eine genauere Differenzierung. Ja, vielen Dank. Also absolut faszinierend und man fragt sich, warum von uns da noch niemand drauf gekommen ist. Ich wollte einfach mal ganz praktisch fragen, wo sind diese Bücher? Weil wenn Sie das so erzählen, das ist die Bibliothek des Slawischen Instituts, die sehen wir ja nicht. Ne? Die hat nur ein bisschen Aufstellfläche und so, aber wir haben gar keine Vorstellung, wo die sich befinden. Also wo sind die denn jetzt tatsächlich? Sind die überhaupt an einem Ort oder sind die sozusagen verteilt in einem Magazin und man findet sie nicht gesammelt? Wie funktioniert das? Genau, danke. Ja, das ist auch eine sehr, sehr wichtige Frage, wenn man sich mit Nachlassbibliotheken beschäftigt. Der optimale Zustand wäre natürlich, wenn sie in der Ordnung aufgestellt werden können, in der sie zu Hause im Arbeitszimmer standen. Ja, aber das ist natürlich eine Illusion. Viele der Bücher befinden sich im Außenmagazin in Adlershof, geschlossenes Außenmagazin. Das ist auch relativ kompliziert, sie von dort einzusehen. Man müsste dann jedes Exemplar einzeln bestellen. Manche befinden sich auch im Freihandbereich, aber man muss dann
genau auch die Akzessionsnummer kennen, um sagen zu können, dass es eben ein Brücknerbuch ist, sofern das Exemplar keine Widmung hat. Also es kann sein, dass man natürlich in die Bibliothek geht. Wir haben gestern ja auch kurz gesprochen, nicht, über Brückners preisgekrönte Arbeit. Und nachdem er keine Exlibris oder keinen Besitzvermerk hatte, ist es vielleicht irgendein Buch aus der Zwischenkriegszeit. Ja? Und wenn man aber jetzt das Akzessionsjournal sieht und die Nummer da, die Akzessionsnummer weiß, dann kann man mit größerer Wahrscheinlichkeit sagen, dass es ein Buch von ihm ist. Ich muss auch sagen, ich habe andere Bücher von Chrzanowski zum Beispiel gesehen, wo es relativ viele Eintragungen gibt, die aber meiner Meinung nach nicht von Brückner stammen. Also die sind teilweise ein bisschen verletzend gegenüber Chrzanowski, und das kann ich mir nicht vorstellen, dass er seinem Freund gegenüber ja, Unsinn oder reaktionärer Unsinn oder so hineingeschrieben hat. Das klingt eher dann nach den 50er, 60er Jahren. Ja? Und das war ein Buch dann, das dann im Freihandbereich. Aber wenn eine Nummer, die kann ich auch sagen, wie die aussieht, und ein NS-Stempel drinnen ist, dann ist die wahrscheinlich, und das Buch von vor 39 ist, ist es nicht unwahrscheinlich, dass es von ihm ist. Ich schätze, dass es wahrscheinlich so um die 1000 Bücher geben müsste. Wenn man die von 26 und 34 noch dazu rechnet. Ostatnie pytanie, recenzje. Pan podał piękny przykład książki nierozciętej, która nie została, nie spotkała się z zainteresowaniem Webricknera. Natomiast intensywnym był recenzentem. Te notatki na Tuwimie, w książeczce, którą otrzymał od Tuwima, on recenzował w latach 30. Ukazywały się jego recenzje prac i Tuwima, i Słonimskiego. Podejrzewam, że również Antoni Słonimski musiał być na jego półce i zatrzymywał. Być może warto się przyjrzeć pozycjom, które on recenzował, ponieważ one powinny tych cenionych przez niego autorów, pozytywnie recenzowanych, one chyba znajdowały się w jego bibliotece prywatnej. Aha. Tak, dokładnie. Też tak uważam, że można zobaczyć, jakie recenzje opublikował, i zobaczyć, czy książka, na podstawie której ta recenzja powstała, znajduje się dalej w księgozbiorze, albo jest dzisiaj jeszcze dostępna, i że rzeczywiście tam znajdują się takie adnotacje. No i może być też dedykacja, to byłoby jeszcze ciekawsze. Tak, dziękuję bardzo. Ja, wir wären eigentlich am Ende der Zeit, wenn keine ganz dringenden Fragen sind. Danke. Und kommen noch zu einem dritten Vortrag vor der Kaffeepause von Professor Marek Wajinski, der am Lehrstuhl für Pragmatik, Grammatik und Semantik der Polonistik an der Universität Warschau lehrt. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Dla mnie to zaproszenie jest szczególne, bo zauważyłem, że mija 30 lat, odkąd pierwszy raz przyjechałem na Uniwersytet Humboldtów. Przepraszam, że część rzeczy, o których będę mówił, jest prawdopodobnie doskonale znana części moich kolegów, koleżanek z Niemiec, ponieważ ja się zajmowałem tak zwaną grzecznością językową, tym, jak do siebie się zwracamy. Jakiś czas temu wróciłem do tego przy okazji Brücknera, ponieważ Brückner, jak wiemy, jest autorem znanej broszury Ty, Wy, Pan, kartka z dziejów próżności ludzkiej, Kraków 1916. Tej publikacji Brücknera chciałbym poświęcić referat. Będę mówił trochę o Brücknerze, trochę o lingwistyce, a nawet o socjo- i psycholingwistyce, to znaczy to, co napisał Brückner, będę próbował usytuować na takim socjolingwistycznym tle, to znaczy wprowadzę takie podstawowe pojęcia rozróżniające formy dystansowe od bezdystansowych, które to pojęcia mają charakter
uniwersalny. Będę też mówił o kontekście historycznym, no i pod koniec nawiążę do tego, jak traktować wystąpienie Brücknera z roku 1916 na tle innych prób wpływania na język z przyczyn, czy też z argumentów społecznych, socjologicznych. Zwrócę uwagę na kilka głosów tego rodzaju, ponieważ no, tego typu działanie, czy tego typu refleksje nie są także i mnie obce i nieraz byłem, że tak powiem, włączony w podobne dyskusje. To jest plan wykładu. Brückner jako homo politicus w czasie I wojny światowej, potem polski system adresatywny, potem refleksja nad tym, jak w polszczyźnie kształtowały się formy pan i pani, co było wcześniej, co było później, co wiedział o tym Brückner, a co pisał o tym na przykład w tym samym 1916 roku Jan Łoś. Dokładnie w tym samym czasie, w którym Brückner opublikował swoją broszurę, Jan Łoś w języku polskim napisał, że wy w polszczyźnie nigdy nie miało szans być formą standardową i podstawową i że dzieje polszczyzny to dzieje przejście od ty do pan, a wy należy odłożyć gdzieś na bok. Potem przyjrzę się samej książce, zwrócę uwagę odrobinę na styl. Od razu powiem, że Henryk Markiewicz w swoim artykule o stylu Aleksandra Brücknera napisał mniej więcej coś takiego. Styl naukowy to, i tam wymienił, niewidoczność nadawcy, tam słownictwo takie i takie i następny akapit. Aleksander Brückner łamał wszystkie te zasady naraz, świadomie i konsekwentnie. Także o tym pamiętajmy. Łamał w pisarstwie naukowym, nie mówiąc już o publicystycznej skądinąd i wydanej własnym nakładem w Krakowie broszurze. Brückner nie był człowiekiem bardzo aktywnym poza swoją bezpośrednią dziedziną. Owszem, jego dziedzina była dość pojemna. To było nie tylko językoznawstwo, nie tylko literaturoznawstwo, ale szeroko pojęte kulturoznawstwo. Natomiast Brückner, ja nie mogę się powstrzymać od porównania Brücknera z jego wielkim, tak współczesnym, trochę starszym Baudouin de Courtenay, który reprezentował lingwistykę polską w Rosji. Baudouin pisał do gazet przez całe swoje życie, Brückner raczej nie. Natomiast w czasie I wojny światowej był człowiekiem aktywnym, pisał do prasy i również jego broszurę należy widzieć w tym kontekście. Tak, pierwsza wojna światowa to jest taka wielka wojna profesorów, tamte manifesty wszelkie deklaracje profesorów popierających państwo były dość powszechne. Brückner najpierw nie brał udziału, tak, nie podpisał manifestu 93 w Aufruf auf die Kultur den Welt. Być może nikt go tam nie zapraszał, być może był trochę za mało znany, no ale potem napisał ten znany wykład Weltkrieg und die Slawen ze swoimi poglądami na to, co będzie w przyszłości. Był aktywny w Naczelnym Komitecie Narodowym reprezentacji berlińskiej z Wiktorem Feldmanem. W tym kontekście należy czytać i oceniać teksty Brücknera, także broszurę o próżności ludzkiej, bo w tej broszurze też znajdziemy odwołania do wojny, odwołania do tego, co będzie po wojnie, jaki będzie przyszły demokratyczny świat. Nie należy o tym zapominać. To nie jest broszura tylko i wyłącznie zwracająca uwagę na to, jak do siebie mówimy. Polski system adresatywny jest dość szczególny na tle systemów innych, mianowicie po pierwsze zaimek wygląda tak jak tytuł, to znaczy należy traktować słowo pan i pani w zdaniu niech pan siada jak zaimek, tak jak niemieckie zi, nie jak rzeczownik. Po drugie, ten zaimek różnicuje rodzaj i to jest absolutny wyjątek, bo fakt, że zaimek wygląda jak tytuł, nie jest niczym nadzwyczajnym. Francuskie usted, także hiszpańskie usted, także pochodzi od dawnego Vuestra Merced i Hiszpanie też mówią do siebie, używając trzeciej osoby liczby pojedynczej. Nie jest to bardzo różne od polskiego pan, nie jest bardzo różne od polskiego pan włoski system adresatywny z lei w rodzaju żeńskim, zaimkiem, który jest z kolei
skrótem jakiejś też waszej łaskawości. A więc to się zdarza. Natomiast trzecie uzgodnienie osobowe czasownika liczby pojedynczej to nie jest wyjątek, natomiast homonimia, natomiast obligatoryjna charakterystyka rodzajowa tak. Po drugie, kiedy opisujemy system adresatywny, to system adresatywny jest zawsze elementem tak zwanej grzeczności językowej. Grzeczność to jest wyjątkowo niedobra nazwa w języku polskim. Zdecydowanie wolę takie nazwy jak angielskie politeness albo niemieckie Höflichkeit, bo polskie grzeczny kojarzy się z tym artist, z takim szkolnym. To nie o to chodzi, żeby być grzecznym w tym znaczeniu. No, zamiast grzeczności mamy jeszcze etykietę. Etykieta to z kolei zbyt wysoki rejestr, chodzi o to, żeby zachowywać hierarchię i dystans na co dzień. I to, co chciałem jeszcze powiedzieć, to zaznaczyć, że wtedy, kiedy wypieramy między formami bezpośrednimi, o których będę mówił używając łacińskiego tu, i formami niebezpośrednimi, o których będę mówił używając łacińskiego vos, bo takie są zwyczaje, więc to vos odnosi się nie tylko do francuskiego w, ale także do niemieckiego sie albo do polskiego pan. To są formy typu vos. To warto pamiętać o tym, że kiedy wybieramy vos, to nie zawsze zaznaczamy hierarchię, bo nie zawsze musimy. Natomiast zawsze zaznaczamy dystans. Dystans jest przy wyborze formy w gruncie rzeczy ważniejszy od hierarchii i im bardziej demokratyczne, im bardziej równościowe jest społeczeństwo, to jeżeli zachowujemy różne formy adresatywne, to ta forma adresatywna, tak zwana grzeczna, wyraża częściej dystans niż hierarchię, bo hierarchię nie zawsze musimy zaznaczać. No, polski system adresatywny jest dość hierarchiczny, jest dosyć hierarchiczny, ponieważ na poziomie tytułu do tego zaznaczającego dystans pan dochodzą najprzeróżniejsze dodatki i pan profesor, i pan minister, a nawet pan sąsiad się zdarza. W związku z tym to już jednak zaznacza hierarchię. Czasem mówi się w związku z tym o polskiej tytułomanii i tę tytułomanię widział także Brückner, to znaczy dla niego pan był znakiem hierarchii, a nie znakiem dystansu. Od tego czasu minęło ponad 100 lat. W związku z tym pamiętajmy, że pan wyewoluował w polszczyźnie w kierunku zaimka dystansowego. Ja mówię, że to jest zaimek, choć niektórzy cały czas twierdzą, że pan jest zawsze rzeczownikiem. Nie jest. Pan w zdaniu, niech pan siada, albo czy pan wie, albo czy pani słyszała, nie jest rzeczownikiem, jest zaimkiem, tak jak niemieckie sie, choć oczywiście ma nietypowe uzgodnienie składniowe. No dobrze, to jest polski system adresatywny. W innych językach oczywiście panuje wy. Tak, francuskie w, rosyjskie, ukraińskie, czeskie wy. W ogóle słowiańszczyzna poza językiem polskim nie zna żadnego pan. Wszędzie jest wy, ale także turecki na przykład, język nie trochę odleglejszy, to też English jubilarmusunus, to jest zaimek wy. Oczywiście Hiszpanie spytają usted habla inglés, mogą też pominąć usted i powiedzieć habla inglés, tak? Włosi zapytają parla inglese, Niemcy użyją nie tylko trzeciej osoby, ale i liczby mnogiej. Skąd to się bierze socjolingwistycznie? Kiedy chcemy być grzeczni, dystansowi, zachowywać hierarchię, to grzeczność językowa jest swego rodzaju grą, to znaczy zawsze udajemy. Udajemy, że nie mówimy do kogoś bezpośrednio. To, że zamiast wskazywać palcem i powiedzieć ty, ja nie wskazuję palcem, tylko mówię wy, tak jakbym mówił do wielu, a nie do jednej osoby. Albo zamiast wskazywać palcem na jedną osobę, mówię jak gdyby on, po polsku pan, czy pan siada. To jest rodzaj ucieczki. Ja nie chcę wskazywać palcem, nie chcę być bezpośredni. To jest dokładnie to samo, co powszechna zamiana chcę na chciałbym. Ja nie chcę mówić chcę, bo to jest bezpośrednia ingerencja w niezależność czy poczucie komfortu tego, do kogo mówię. Ja mówię chciałbym i to jest absolutnie powszechne, nie tylko w języku polskim, nie tylko myślę, nie tylko I would like i tak dalej, i tak dalej. Jest niewiele języków, gdzie wolno powiedzieć chcę w restauracji. Hiszpański do takich należy, co ciekawe, ale to rzeczywiście, to, że mówimy chciałbym, to jest dokładnie to samo, co to, że mówimy
jak gdyby on, czyli pan. To, że Brückner w tej broszurze się dziwi, że mówimy pan tak, jakby ten pan się za górami znajdował, to oczywiście jest jego styl, ale w gruncie rzeczy to jest zaznaczenie dystansu, które ma takie podstawy socjolingwistyczne, nie ingerowania w taką strefę niezależności rozmówcy. Nie chcę rozmówcy wprost angażować czy do czegoś skłaniać, tylko udaje, że ja nie chcę w tej chwili, udaje, że ja bym tylko chciał w trybie przypuszczającym, udaje, że nie mówię bezpośrednio do ciebie, ty, tylko udaje, że mówię do jakiegoś pana, niech pan, albo do innych. No dobrze, to jest mapa Europy, w której widać, ponieważ mówię do historyków, to proszę zwrócić uwagę na to, co jest zaznaczone na szaro. Na biało jest zaznaczone wy. Tak? Wy, wu i tak dalej, i tak dalej. Na czarno jest zaznaczone coś, co się w ogóle zmienia, dzieje, tak? Tam, gdzie ty i wy zniknęły, wiadomo, angielski, znaczy nie wszystkim wiadomo, angielski nie przeszedł na ty, angielski przeszedł na wy, o tym trzeba pamiętać i to było dawne wy, a nie dawne ty. Natomiast proszę zwrócić uwagę, w których krajach zapanowała składnia trzeciej osoby, usted, vosé, lei i pan. Otóż w tych, gdzie w społeczeństwie był bardzo duży odsetek szlachty i to takiej biednej szlachty, która się mieszała z innymi warstwami i gdzie się to mieszało. Znaczy nie przypadkiem mamy, oczywiście pan jest dziedzictwem szlacheckim, bez dwóch zdań, Brückner ma w tym rację, ale jednocześnie jest dziedzictwem szlacheckim takiej szlachty, która była niewiele bogatsza od mieszkających obok chłopów i się z tymi chłopami czy mieszczanami, jak w wypadku Włoch, wymieszała. W każdym razie to, co szare, to jest składnia trzeciej osoby liczby pojedynczej. Polska, Hiszpania, Włochy, Portugalia. Marzy mi się, że ktoś kiedyś napisze taką porównawczą, trochę historyczną analizę tego, jak doszło do wykształcenia takiej dziwnej na tle reszty mapy składni adresatywnej. To jest klasyfikacja, w którą nie będziemy się wdawać. Brückner tak dokładny nie był. Więc trzeba wiedzieć, mamy i mieliśmy nie tylko ty, wy, pan. Mamy oddzielną jednostkę ksiądz, która zastępuje pana. No dzisiaj jest z powrotem zastępowana przez panie. Już nie wszyscy mówią do księży, czy ksiądz może. Ale niewątpliwie funkcjonuje to jako taka jednostka. Ten system jest rzeczywiście skomplikowany. Czy on był tak samo skomplikowany za Brücknera? Był tak samo skomplikowany, ale jednocześnie był jeszcze niestabilny. O tym warto pamiętać. Wzór pani plus trzecia osoba był dość powszechny w mieście, ale też nie we wszystkich warstwach, ale konkurował wyraźnie z drugą osobą liczby pojedynczej, to znaczy pan jesteś, pan wiesz. Wystarczy przeczytać powieści XIX-wieczne, żeby wiedzieć, że wcale trzecia osoba i pan nie była zupełnie powszechna. Nawet na wsi wy nie jest uniwersalną formą dystansową, taką jest ty. Wy na wsi zawsze było zwrotem do osoby postawionej wyżej albo przynajmniej wysoko. I takie wy można było skierować do osoby nieznajomej, wysoko postawionej, ale także do własnego teścia, ojca, matki. To znaczy w tym wy była bardzo wyraźna hierarchia, a nie dystans, a Brückner tego rozróżnienia nie wprowadził. Oczywiście w historii Polski refleksja na temat tego, że dziwnie do siebie mówimy, ma bardzo długą tradycję. Niedługo przed Brücknerem, w roku 1906, Juliusz Grosse opublikował broszurę Pan ty czy wy w Krakowie. Ta broszura zawierała mniej więcej te tezy co Brücknera. Nieco wcześniej Aleksander Tyszyński, aktywny historyk i publicysta, napisał ty wy pan, czyli oznaczenie osobistości w języku polskim. On nie był tak surowy dla pana jak Brückner i Grosse. Pisał, że pan może zostać, ale wyraźnie w kontekstach hierarchicznych. To znaczy nie każdy zasługuje na pan. Niech sobie zostanie. Czyli też w gruncie rzeczy pisał to, co Brücknerowi posłużyło za argument, żeby się pana pozbyć. To jest Tyszyński. Forma w zwrocie do osób wyższych jest rozumniejszą i dogodniejszą. W zwrocie do osób równych i niższych jest przeceniającą osobistość, nielogiczną, a stąd niedogodną. Ta refleksja nie pojawiła się wcale w XIX wieku.
pan pod stoli Krasickiego, od waści poszło do waszeci, od waszeci do waszmości, od waszmości do waszmości, pana dalej nastał waszmość mościwy pan i tak dalej, to Krasicki. Krasicki nie miał racji, historia form adresatywnych to jest raczej historia skracana. To znaczy faktem jest, że nasze polskie dzisiejsze pan jest skrótem od dawnego miłościwego pana, czy waszej miłości miłościwego pana, skrót WEMP, tak, stosowany w tekstach XVII-wiecznych nasi przodkowie nawet nie męczyli się z wypisywaniem tych wszystkich miłościwych, tylko skracali to do WMMP i to miał być wasza miłość, miłościwy pan. Więc to było przed panem w trzeciej osobie. Natomiast im bardziej rozbudowana była ta składnia, wasza miłość, miłościwy pan, tym bardziej działała tendencja do tego, żeby do tej rozbudowanej grupy składniowej nie dodawać czasownika w drugiej osobie, tylko dodawać czasownik w trzeciej osobie. I najpierw były czasowniki w trzeciej osobie dodane do rozbudowanej składni, a potem mniej więcej pojawiło się to w drugiej połowie XVIII wieku, ale upowszechniło się dopiero pod koniec XIX. Nastąpiło to krótkie pani i pan ze składnią trzeciej osoby, które dzisiaj jest polskim standardem. Tak dochodzimy do broszury, którą wydał Brückner w roku 1916. Starałem się przed tym wykładem przejrzeć teksty Brücknera w bibliotece i nie ukrywam, nie tylko w bibliotece, w Polonie też, i sprawdzić, czy on jeszcze o tej tytułomanii gdzieś pisał, bo wydawało mi się mało prawdopodobne, żeby tak płomienna odezwa nie miała jakichś wcześniejszych albo późniejszych. No i nie znalazłem. To jest jeden z takich argumentów za tym, że w wypadku najpłodniejszego polskiego badacza, tak, który być może stworzył 2000 tekstów, nie wiemy, przydałby nam się jakiś taki korpus Brücknera, żeby można było w miarę łatwo sprawdzić. Może to jest zadanie dla nas na przyszłość. Brückner oczywiście zawsze źle oceniał polską tytułomanię, ale o niej wcześniej nie pisał. Niemniej na przykład ciekawe, że w Walce o język, rok 1917. Tam nie ma nic o tytułach, tak? Tam jest trochę o zapożyczeniach, tam jest o gramatyce. Tytuły tam nie istnieją, tylko rok później. Nie zwraca na to uwagi. Ale na przykład w Dziejach Kultury Polskiej w trzecim tomie czytamy, że od czasów saskich datuje się płaszczenie przedmożnymi, służbistość, padanie do nóg, całowanie, tytułowanie, tytułomania jaśnie wielmożnych, czegośmy się do dzisiaj nie pozbyli. Także widać było, że jeszcze 20 lat później, pisząc trzeci tom Dziejów Kultury Polskiej, Brückner poglądów nie zmienił, ale nie zajmował się tym chyba w tekstach. W 1916 kontekstem dla tej broszury, która proponuje, żebyśmy mówili do siebie wy, a czasem nawet ty, i żebyśmy porzucili to szlacheckie żelaziwo, zaraz te nazwy się pojawią, bo one są piękne. Tym kontekstem jest to, gdy raz minie straszne nawiedzenie ogniem a mieczem, wtedy nastąpi nieodzowne obliczenie się z przeszłością, ku nowemu życiu będziemy się odradzać, odrodzenie narodowe, demokratyzacja, a więc ta broszura o tym, że powinniśmy mówić wy, jest umieszczona w takim kontekście. Co mamy? Mamy najpierw w tym tekście kartka z dziejów próżności ludzkiej, ty wy pan, argumenty historyczne i logiczne. Zmierzamy, jeśli nie od razu do usunięcia, to choćby do silnego podważenia, cudactwa i dziwactwa językowego, co próżność wymyśliła, a bezmyślność ustaliła, to jest naszego sposobu przemawiania, jedynego niestety nie z chlubą naszą na świecie. To nieprawda akurat, jak starałem się pokazać, to jest przesada. Wszędzie bowiem, co choćby logika wymaga, przemawia się wprost do osoby, to jest wy, waszmość, my jedni ją panem czy panią mawiamy. To też nieprawda i to wynika z naturalnej społecznej potrzeby do tego, żeby nie atakować takiego poczucia niezależności rozmówcy, nie mówić chcę, nie mówić ty. To nic dziwnego, że to się w różnych językach różnie odbywa. No potem pojawiają się argumenty tak trochę w stylu księdza Dębołęckiego, tak, i jego Adama i Ewy mówiących w raju po polsku. Miał rację Brückner,
opisując to, że starożytność nie znała wy, aż do momentu, kiedy cesarze rzymscy reprezentujący, wypowiadający się w imieniu i zachodniego, i wschodniego cesarstwa zaczęli o sobie pisać my. Jak oni zaczęli o sobie pisać my, no to zaczęto do nich mówić wy. Ale wcale nie jestem pewien, czy to jest wytłumaczenie, to nie tylko Brückner to pisze, czy to jest wytłumaczenie, które nas zadowala, ponieważ jak powiedziałem, wy jest formą powszechną globalnie. Państwo widzieli tę mapę Europy, gdzie białe wy było najczęstsze. Cała słowiańszczyzna, turecki, nie wiem, hebrajski. Otóż to wcale nie jest tak, że to cesarze rzymscy. Jak mi się wydaje, to automatyczne przeniesienie pojedynczości na mnogość, żeby nie atakować rozmówcy, tak, nie mówić do niego ty, jest chyba uniwersalne społecznie i stąd się też bierze. Natomiast w języku polskim wy rzeczywiście się nie wykształciło jako forma uniwersalna, ponieważ w języku polskim wy miało bardzo wyraźny charakter dworski, na wsi też było, ale do wyżej postawionych. Po pierwsze też warto wiedzieć, kiedy nam się kojarzy wy z językiem wsi, no to nam się kojarzy dlatego, że język wsi to dla nas głównie dla przeciętnego Polaka, Polki, to język wesela i język chłopów. No tak się składa, że tam się mówiło wy. Na całym północnym Mazowszu nikt nigdy nie powiedział do nikogo wy, tam się używa trzeciej osoby. Wy nie było. Nie mówi się na północnym i wschodnim Mazowszu do nikogo wy. Wy było rzeczywiście dworskie. Jak przeczytamy pana Tadeusza i się zastanowimy, do kogo tam się mówi wy, to tam się mówi wy do generała Dąbrowskiego na przykład, tak? Czasem do Podkomorzego. Ale nikt do nikogo nie mówi wy, tam wszędzie jest ty. No między innymi dlatego Łoś pisał, że historia języka polskiego to historia stopniowego przejścia od ty. Owszem, ty panie bracie, ty tam wasza miłość, do pan, który został z tego skrócony, że ten proces przeszedł trochę inaczej niż w sąsiednich językach, no pewnie ze względu właśnie na tę dużą ilość takiej stosunkowo biednej szlachty, która dostosowywała zwyczaje do zwyczaju, nie wiem, chłopskich sąsiadów na przykład, bo i tak bywało. Choć do dzisiaj, znaczy dzisiaj może nie, ale jeszcze 20 lat temu można było spotkać wsie szlacheckie poza Mazowszem, gdzie formy adresatywne były różne, gdzie do niektórych mówiło się wy i to było takie chłopskie, a do niektórych mówiło się pan. To dialektolodzy takie historie opisują. Wróćmy do Brücknera. Pan skrócony z miłościwego pana albo z waszej miłości pana jest zaśniedziałym zabytkiem feudalnym, kiedy to człowiek od szlachcica pana się zaczynał, jest dziś po prostu anachronizmem, do twarzy mu przy kontuszu i karabeli lub przy peruce i żabocie. To jest język Brücknera w tej broszurce. Ta broszurka jest prawie w całości pisana w drugiej osobie liczby mnogiej i to jest druga osoba wspólnoty. To nie jest pluralis majestatis, to jest druga osoba wspólnoty, to znaczy Brückner razem z czytelnikami chce coś zmienić. Mało tego, Brückner w tej broszurze posuwa się nawet do tego, żeby, przepraszam, pierwsza osoba liczby mnogiej, mówię cały czas o my, zmierzamy, chcemy i tak dalej. Brückner posuwa się nawet do tego, żeby stosować tutaj drugą osobę liczby mnogiej. Znieście sztuczną tamę. To już jest język apelu politycznego. Tak? Dopóki jest my, to jest my wspólnotowe. Odkąd pojawia się wy, znieście sztuczną tamę dzielącą język wykształcony od ludowego, najniepotrzebniej w świecie. Spróbujcie, a przekonacie się, że w życiu potocznym, nie tylko między równymi i tak dalej. To wy ma być ratunkiem albo ma być takim środkiem demokratyzacji życia, poczucia równości i proszę zwrócić uwagę, że pojawia się tu również czteroprzymiotnikowe prawo wyborcze. To nie ja, to Brückner napisał, tak? To znaczy, że wy jest formą lepszą, bo pan wnosi najniepotrzebniej jakieś różniczkowanie, stopniowanie w obejściu właśnie w czasach czteroprzymiotnikowego prawa wyborczego. To jest przykład rzeczywiście odezwy, która ma podstawy
językoznawcze, tą ty, wy, pan, podstawy w takiej znajomości historii i kultury, ale ma swój aspekt polityczny. To już właściwie powiedziałem, co napisał Markiewicz o stylu Brücknera. Z największą wręcz przekorną śmiałością i szczęśliwością wszystkie te zasady naruszał i to widać, choćby w tym, że autora ma nie być widać, a tutaj nie tylko widać autora, ale autor nie tylko mówi my, bo to się zdarza w sumie dosyć często, tak? Natomiast autor mówi wy i używa trybu rozkazującego, znieście. No to już jest, proszę Państwa, odezwa. To teraz jeszcze dwa elementy zostały wykładu. Wiem, że już jesteśmy troszkę po czasie. Po pierwsze, chciałbym umieścić broszurę Brücknera na tle różnych pomysłów zmiany sposobu mówienia. Najpierw będzie taki wstęp ewangeliczny, powiedziałbym. Mimo, że brałem udział w dyskusjach na te tematy, i nieraz dostałem za to po głowie, to proszę mi wierzyć, proszę Państwa, ja staram się być letni. To znaczy w tym ewangelicznym, a właściwie apokaliptycznym wezwaniu, żeby nie być letnim, tylko zimnym albo gorącym, to ja chwalę sobie to, że staram się być letnim i patrzę, czy jakaś jednostka językowa na podstawie konotacji korpusowych, dzisiaj można sprawdzić w korpusie, na podstawie tego, w jakich tekstach wykonuje, zmieniła swoje skojarzenia, czy nie zmieniła. I tak samo jak w czasach Brücknera rozumiem, że pan mógł się jeszcze kojarzyć z niepotrzebnym zaznaczeniem hierarchii, powiedzeniem tego, pan jest więcej wart, pani jest więcej warta, bo to samo pisał Tyszyński, no ale dzisiaj oczywiście traktujemy zaimek pan jako zaimek powszechny. Apel Brücknera skutku nie odniósł, zaimki pan i pani stały się neutralne. Kolejny czas, kiedy próbowano z nimi walczyć, to oczywiście PRL. I to ważne, bo tutaj wygrało nie tylko często jakoś chwalone polskie dążenie do wolności, ale tu proszę Państwa składnia wygrała. To znaczy dlatego pan wygrał z obywatelem i towarzyszem, że towarzysz to był tytuł socjalistyczny, komunistyczny, który wymagał składni wy. Tak? Po niemiecku on wymaga składni ty, po polsku wymagał składni wy. I pomysł władzy ludowej był taki, żeby no, w partii mówić towarzyszu wiecie, towarzyszu siadajcie, ale także do obywatela w urzędzie mówić obywatelu zróbcie, obywatelu usiądźcie. Otóż najpierw było tak, że nawet się akceptowało tego towarzysza i obywatela, ale się go wsunęło w składnię trzecioosobową pan. To znaczy najpierw sami urzędnicy partyjni zaczęli do siebie mówić, czy towarzysz może, niech towarzysz zrobi, a nawet nastąpiła taka hierarchiczność, że do niższych się mówiło, wiecie towarzyszu, zróbcie towarzyszu, ale już do urzędnika partyjnego wyższego stopnia mówiło się, czy towarzysz zrobi. I w ten sposób pan wygrał z towarzyszem. Nie wygrał z nim dlatego, albo nie tylko dlatego, że nie lubiliśmy towarzysza i komunizmu, tylko dlatego, że przyzwyczajenie do składni trzeciej osoby przeniosło się najpierw na tytuł towarzysz, no a jak już tytuł towarzysz wszedł w składnię w trzeciej osoby, to było oczywiste, że ustąpi panu. Okay? Inne bitwy o słowa, które widzę na tym tle. Oczywiście nie tylko dzisiaj dyskutujemy o tym, czy w Ukrainie, czy na Ukrainie. O w Litwie i na Litwie dyskutowano w latach 30. Szober w słowniku ortoepicznym promował formę w Litwie. Mówił, że ona jest lepsza w roku 38. Feminatywa. Ta bitwa też jest, można być uznana za zwycięska. Tak? Stopniowe nazwy, zmiany nazw osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością w różnym języku przebiegają podobnie. To się dokonało. Tak? Ale były i bitwy przegrane. Niedługo po Brücknerze w 1937 roku radca ambasady włoskiej Monetti Corvi napisał książkę Italia współczesna, w której wzywał Polaków, żeby przestali mówić Włochy i zaczęli mówić Italia, Italczycy. I proszę Państwa, Polska zbrojna
taka gazeta, do 1939 roku pisała Italia i Italczycy, tak, bo się Monettiego Corviego słuchali. Potem to znikło. No oczywiście są pewne bitwy, które są w trakcie, do nich należy dyskusja o słowie Murzyn, do nich należą neutratywy, zostańmy to. Wróćmy do ostatniego aspektu. Jeżeli nie wy, to tyczy pan. Otóż język polski jakoś hołubi tego pana cały czas, ale w takim zwrocie do osób w grupie, do anonimowego człowieka z grupy, polszczyzna charakteryzuje się tym, że pozwala na ty tam, gdzie inne języki nie pozwala. Przykład z MS Windows, proszę zwrócić uwagę, że nawet komendy, tak, MS Office po polsku są w trybie rozkazującym, a w innych językach są w bezokolicznikach. Tak? Ten tryb rozkazujący i ty jest w polszczyźnie znacznie częściej używane. O tym oczywiście Brückner nie pisał. To nie jest przejście na ty w stosunkach między dwiema osobami. To jest zupełnie inna sprawa, o której mówić nie chcę. To jest dopuszczenie powszechnego ty. I ostatni slajd, który chcę państwu pokazać, jest dość aktualny. Mianowicie to jest slajd pokazujący na to, że to ty funkcjonuje albo funkcjonowało, albo znów będzie funkcjonowało w polszczyźnie. Nawet w tekstach, które jak się wydaje, powinny bardzo wyraźnie oznaczać dystans, bo są to teksty skierowane do obywatela i do wyborcy. Ten slajd to formułowania polskich referendów od roku 1946. Referenda w PRL były na ty. Czy chcesz utrwalenia? Czy jesteś za polskim modelem demokratyzacji? Jeszcze komunizm. Potem dwa referenda w roku 2003 unijnym oraz referendum to nieszczęśliwe, nieszczęśliwe, z niewielką frekwencją Komorowskiego w 2015 przeszły na pan. Jako językoznawca, który obserwuje to, co się dzieje z ty i pan, uznałem to za dobry kierunek rozwoju, tak? Po czym dwa dni temu też mieliśmy referendum. Ja nie będę państwu mówił o polityce. Dwa dni temu też mieliśmy referendum i to referendum wróciło do tego, że władza jest z obywatelem na ty. To znaczy wróciło do składni referendów PRL-owskich z 1946 roku. I to pokazuje, jak bardzo sprawa ty i pan w języku polskim do dziś jest zagmatwana. Być może Brückner by się cieszył z takiego rozwoju. Ja nie ukrywam, jestem jednak zwolennikiem tego, żeby w niektórych kontekstach pan i pani pozostały jako formy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Über Brückners Titel Manie Schlachtecki und die distanziert hierarchische oder nicht hierarchische Höflichkeit. Wir haben jetzt noch knappe 10 Minuten, glaube ich. Wir haben ja später angefangen. Wer möchte Anmerkungen, Fragen stellen? Oder ja, Markus? Bardzo dziękuję za niezwykle ciekawy wykład. To jest pytanie czysto z interesu, bo wyobrażam sobie, że w latach 20. czy po zjednoczeniu tych trzech rozbiorów czy dzielnic polskich, to także język polski musiał być bardzo zmienny, tak, w tym czasie. I zastanawiam się, jaką moc sprawczą Brückner miał z tego dalekiego Berlina wobec tych pewnie dynamicznych procesów, które miały miejsce, tak, w rozwoju języka polskiego w owym czasie. W tej sprawie nie miał chyba żadnej mocy sprawczej, ponieważ Brückner nie był pierwszy. Jak powiedziałem, ta broszura Brücknera wpisywała się w kilka głosów publicystycznych tego rodzaju, że nie powinniśmy mówić pan, bo to dziwne. Z tego co wiem, tekst Brücknera był ostatnim tekstem tego rodzaju na 30 lat, no bo sprawa wróciła w latach 50. w PRL-u w zupełnie innym kontekście. Dziękuję za ciekawy referat. Nie wspominałeś o wyrazie państwo. Chciałam się zapytać właśnie, jaka jest składnia bardziej promowana. Druga osoba liczby
mnogiej, czy trzecia osoba liczby mnogiej, mhm. bo kiedyś będąc na Uniwersytecie Warszawskim właśnie słuchałam wykładu dla studentów, ale nie jako studentka, tylko jako już asystentka i właśnie tam, czy Państwo chcecie, zwróćcie uwagę i tak dalej, jak to się rozwija, bo nie śledziłam tego. Wydawało mi się, że może to moje odczucie jeszcze, że zmniejszenie dystansu jest na drugą osobę liczby mnogiej, a dystans jest większy właśnie, kiedy jest trzecia osoba liczby mnogiej. Dziękuję. Mhm. Oczywiście ja, podobnie jak Brückner, starałem się pozostać w takiej binarnej opozycji. Jest dystans, nie ma dystansu. Oczywiście dystans jest stopniowalny. Temat, o który zapytałaś, jest już tematem dotyczącym wyboru środków retorycznych osoby mówiącej. Coś takiego jak wykład, czy też tak jak przemówienie polityczne. Absolutnie nie należy do ludzi, którzy mówią, że słyszycie Państwo jest złą formą. Język się zmienia, pewnie formą idealną jest słyszą Państwo, chcą Państwo. Natomiast sytuacja wykładu jest dla mnie naturalne, że wykładowca ma prawo od czasu do czasu powiedzieć i słyszycie. My zmieniamy formy adresatywne wtedy, gdzie zwracamy do kogoś, bo to jest też środek retoryczny, który nam coś daje. Ale oczywiście masz rację, jest to pewne zmniejszenie dystansu, tylko nie można tego porównywać z liczbą pojedynczą. O ile różnica między czy pan wie, a czy pan wiesz jest ogromna, bo czy pan wiesz to jest, nie wiem, nikolendyzma, o tyle różnica między czy państwo wiedzą, a czy państwo wiecie jest niewielka. Tak bym powiedział. Ja mam tylko krótkie pytanie dotyczące połączenia zaimka dystansowego pan z trybem rozkazującym, bo słyszymy w Polsce dzisiaj czekaj pan, dokończ pan, zamiast niech pan czeka, niech pan dokończy rozmowę. Jak jest właśnie połączenie tego dystansowej i takim nieformalnym użyciem trybu rozkazującego? To jest na pewno substandardowe, na pewno bardzo potoczne, na pewno nieakcentowane, podobnie jak pan jesteś, tak? To znaczy, być może można takie formy spotkać, moim zdaniem nie są one częste, ale to jakby nie jest istotny problem. Tutaj bardziej istotnym problemem jest na przykład opozycja między niech pani siada, a proszę siadać, tak? Znaczy, tu jest bardzo wiele różnych opozycji, natomiast siadaj pani. Ja takich form nie słyszę na co dzień. Jeżeli one są, to są takim kryptocytatem, nawiązaniem do właśnie języka małomiasteczkowego, do języka przedwojennego. Nie sądzę, żeby to był dzisiaj istotny problem. Chciałbym podjąć wątek walki PRL-u z językiem. Mianowicie to, że w zwrotach do partyjnych towarzyszy mówiono wy, to czy istnieje dla tej formy jakaś tradycja w lewicowych partiach dawnych, znaczy komunistycznej albo socjalistycznej, bo w niemieckiej tradycji jest ty, tak. To mhm. SED nie wymyśliła to tak. Ty, tylko wiem. To SPD miała też w własnej tak, tradycji tak, ten tak, zwrot. Tak. Tak, od razu odpowiadam, jeśli chodzi o polszczyznę, tak, ja się interesowałem tytułem towarzysz, moim zdaniem należałoby mu poświęcić książkę, nie wiem czy zdołam. Towarzysz był obowiązkowo łączony z wy i PPS przedwojenny, a także PPS emigracyjny, wspomnienie Ciołkoszowej są pod tym względem znakomitym tym. Tamta forma była używana i było obowiązkowe towarzyszu wy. W głowie się nie mieściło towarzysz z trzecią osobą, PPS-owi przedwojennemu, tak? Towarzysz z trzecią osobą, mówię, to był taki desant szlacheckiego pana na partyjną biurokrację. Więc pierwsza odpowiedź, tak,
to ma tradycję w przedwojennej polskiej PPS, która przecież no, nawiązywała do tradycji niemieckiej SPD, a jak wiemy, tytuł towarzysz został zaproponowany przez Franza Meringa na którymś ze zjazdów w SPD i on jest generalnie z Niemiec, tak? Znaczy Genosse był pierwszy, tak? To najpierw mówiono Genosse, a potem dopiero mówiono w Rosji towarzysz i w innych krajach słowiańskich odpowiednio. Ja, also vielen, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ich übergebe